Dobra. No, witamy Was serdecznie w kolejnej audycji Café de Flore. Monika Jakubczak. I Renata Engel, witam serdecznie wszystkich. No to dzisiaj, Reniu, już nie będę Cię pytać, wzywać do tablicy. Jaki temat? A może mnie zapytaj. To bardzo proszę, oddaję Ci głos. Jaki temat dzisiaj bierzemy na tapetę? A żadnego. Dzisiaj mówimy bardzo ogólnie. Znowu odpowiadamy na pytania. Chciałyśmy zrobić takie dwie audycje, czyli dzisiaj jest druga, bo tych pytań po prostu jest coraz więcej i coraz więcej, ledwo to ogarniamy, że tak powiem. Na szczęście Monia jest dobrym organizatorem. Muszę słuchaczom powiedzieć i tak ładnie wszystko zapisuję, bo ja już bym się w tym pogubiła generalnie. No więc Daję radę. zrobimy tak, a potem zaczynamy po prostu. Już tematycznie postaramy się też same troszkę powymyślać tematów, które by ewentualnie większą ilość ludzi interesowały. No a na razie póki co, no to będziemy starały się wyciągać te pytania, które, że tak powiem, przynajmniej dają nam jakąkolwiek gwarancję na to, że to nie tylko ta osoba pytająca będzie zainteresowana, ale też zainteresuje to większą ilość ludzi. Ja jeszcze przy okazji, Moniu, chciałabym słuchaczom podziękować za to, że jak ja mam bardzo ładny odzew od słuchaczy, w momencie, kiedy mówię, że a właściwie nie rozumiem tego skąd co, bo na wielu tematach tu musimy powiedzieć, nie znamy się, tylko po prostu korzystamy z jasnowidzenia. Natomiast z intelektu nie, ponieważ o tym nie czytamy, tak jak ostatnio było tej Rumunii, co nas obie zaskoczyło. No i bardzo fajne osoby po prostu mi przysyłają linki, podsyłają różne rzeczy, które mi jakby pomagają zrozumieć moje własne jasnowidzenia. A, super. Czyli tak, czyli dostałam i o tych górach, o tych, w tej, w, no, w tej Rumunii. No i takie no, fajne informacje. Także cieszę się, bo to mi tak rozjaśnia troszkę w głowie na zasadzie tego, że już wiem, o czym mówię. O, tak krótko bym powiedziała. Intelektualnie wiem też, co też jest cenne. No No właśnie, i to wszystko, co ja chciałam powiedzieć. także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za podsyłane pytania, za podsyłane linki, za przepiękne e-maile z podziękowaniami za audycję. Ale kochanie, czas leci, bierzemy się do pracy. Tak, dokładnie. Dzisiaj Czytam. czas leci wyjątkowo szybko. Właśnie. Czytam pierwsze pytanie. Wydaje mi się, że jest bardzo fajne. Czyli słuchaj. Witam wszystkich serdecznie. Wiele się tu pojawiło pytań odnośnie odżywiania. Mówię tutaj o blogu. A ja chciałabym zapytać naszych drogich pań o oczyszczanie organizmu. Czy jedząc tylko zdrowo, organizm oczyści się sam ze złogów, które nagromadziliśmy przez długie lata w naszych ciałach? Czy jednak najpierw oczyścić, poczynając od jelit, wątroby i tak dalej, by organizm mógł przyswajać to, co wprowadzamy z tych zdrowych produktów? Z tego, co mi wiadomo, to zanieczyszczony organizm nie przyswaja dobrze lub w ogóle tego, co dawkuje mu zdrowym odżywianiem. Bardzo proszę prześwietlić ten temat. To jest pierwsza część pytania, za chwileczkę przejdę do drugiej. No to co, No patrzymy. więc ja w trakcie już, prawdę mówiąc, zobaczyłam. Dzisiaj chyba rzeczywiście jestem nastawiona na to, żeby czasu nie tracić. No więc mogę powiedzieć tak. Pierwszą rzecz, którą zobaczyłam, to fakt, że rzeczywiście trzeba najpierw organizm oczyścić. Że on się, jeżeli oczyszcza się w ogóle w naturalny sposób, to bardzo powoli. Czyli trzeba byłoby jednak jakąś, nim zmienimy dietę z jednej na drugiej, to oczyścić, czy chcemy zdrowiej, nazwijmy to zdrowszą dietę, to powiedziałabym najpierw warto. To jest organizm oczyścić ze wszystkich złogów i trucizn, które spowodowało poprzednie jedzenie, a dopiero potem wprowadzać zdrowe jedzenie. Jeżeli w ogóle można, to tak usystematyzować zdrowe i niezdrowe, tak? No bo mówię to w tym kontekście, można usystematyzować, bo dla jednego zdrowe jest zdrowe, a dla innego to, co jest zdrowe, to dla drugiego nie będzie zdrowe. To tylko w tym kontekście to mówię. Natomiast z tego, co ja widzę, to tak, to gromadzą się różne toksyny, różne trucizny i warto byłoby je najpierw oczyścić, a dopiero potem zabrać się za kolejną dietę. To jest to, co ja widzę. Może ty coś dodasz, zobaczysz. To znaczy tak, no oczywiście gdzieś tam się łączę myślami z panią, która to pytanie przysłała. Wydaje mi się, że to gdzieś tam się chyba przymierza do zmiany w swoim życiu. I konkretnie może tutaj, bo ja się zgadzam z tym, Reniu, co ty mówisz ogólnie rzecz biorąc, prawda? Że taka by No była tak. procedura najlepsza i najbardziej skuteczna i najszybsza, zacząć od odtruwania organizmu. Natomiast patrzę sobie jakby na panią, to jej organizm jest, jakby to powiedzieć, na tyle sprzyja
jej sposobowi jakby życia, że pójdzie jakby za drobnymi zmianami. Co chcę powiedzieć? Że wystarczyłoby wprowadzić do diety więcej soków, surowego jedzenia, odstawienia glutenu, wszelkich mąk i kasz. I organizm w sposób samoistny u niej akurat będzie te złogi usuwał. Dlatego, że jej narządy wewnętrzne nie są zniszczone. Po prostu są złogi, ale narządy wewnętrzne pracują powiedzmy sobie na 80%, jeśli chodzi o normę, o wydajność. Czyli widzicie, tu znowu jest taka sytuacja, że każdy organizm potrzebuje zupełnie innej porady. Innej No recepty tak. na wyzdrowienie. Jeśli osoby mają rzeczywiście zniszczone organy, no to wtedy już zupełnie jest inna metodyka oczyszczania organizmu i naprawiania. Jeśli ktoś ma zdrowe organy, wystarczy więcej owoców, zdrowe jedzenie, żywe jedzenie wprowadzić, wtedy ten organizm pięknie podejmie pracę. Wydaje mi się, że tutaj chyba odpowiedziałyśmy na to pytanie. Teraz tak, O, to bardzo super. proszę prześwietlić ten temat, no to już prześwietliłyśmy. Czy metoda Małachowa co do oczyszczania organizmu jest skuteczna? Nic nie wiem o tej metodzie, zobaczmy. Nic, nie mam zielonego pojęcia. Pierwszy raz słyszę to nazwisko. Skuteczna, właśnie Małachow. Poczekaj. Oczyszczanie to jest Tak, metoda, tak, tak, tak. No mnie wychodzi, że tak, że jest skuteczna tak? w bardzo dużym stopniu. Jest skuteczna w bardzo dużym stopniu. Dokładnie to samo mogę powiedzieć. Jedyne, co chciałabym dodać, nie wiem, czy nie weszłam ci w słowo, to fakt, że ona jest tak dosyć mocno restrykcyjna i są ludzie, którzy nie będą mogli jej używać. No oczywiście, to tak jak powiedziałyśmy, prawda? Znaczy ja powiedziałam, że to wszystko jest kwestia indywidualna. I od razu powiem, metoda Garsona też jest bardzo skuteczna, jeśli chodzi Garsona nie znam też. o oczyszczanie. On się zajmował, proszę cię, to był lekarz pochodzenia żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, zajmował się leczeniem nowotworów. Mi się wydaje mniej skuteczne niż ta poprzednia, niż tego Małachowa, troszkę. No jakoś. Natomiast jakby No mniej być może pod ingerencyjna. innym kątem właśnie, tak, bo to jest oparta na przede wszystkim na zmianie diety. Garsona oczywiście. Dobra, patrzymy dalej. Ciekawe pytanie dla kobiet. Jaka antykoncepcja dla kobiet jest najmniej szkodliwa i jak oddziaływuje założona już spirala na organizm kobiety? No to ja tutaj takie doświadczenie mam, historię jakby kobiety, którą ja obserwowałam ze spiralą. Czekaj, zaraz ja zobaczę chwilkę. Już, to może No, ja mogę zacznę od tej powiedzieć. spirali, Dobrze, dobrze? Bo dobra. tutaj mam doświadczenie. Teraz tak, kochane panie, jeśli chodzi o spirale i wszelkie wkładki domaciczne, które zawierają chociażby minimalne ilości hormonów, niestety, ale jesteśmy narażone wszystkie na rozregulowanie hormonalne. To organizm traktuje jako obce ciało i teraz łączę się jakby z tą kobietą, którą obserwowałam i patrzę na jej macicę, w ogóle tutaj na drogi rodne, to niestety, ale to coś, nazwę to coś, czyli ta spirala i te wkładki powodują lekkie stany zapalne, które się wytwarzają jakby w tym rejonie. Organizm po prostu walczy i chce wydalić to jako ciało obce. Więc musimy się liczyć z tym, że nasze OB może być podwyższone ze względu na proces zapalny, który jest w organizmie. Ja bym tego młodym kobietom akurat nie polecała. Na drugą część pytania to za chwileczkę Renia się wypowie i ja po niej przejmę głos. Renia, a co ty myślisz o tych wkładkach, o tych spiralach? Halo? Halo? Słyszysz mnie? No teraz cię słyszę, tak. Dobrze. Nie dość, że zauważyłam, że to dziwne. Po pierwsze, bardzo ciemna, niespecjalnie dobra energia, czyli powiedziałabym, nie jest specjalnie dobra ta wkładka, czyli tu się powtórzę po tobie. Natomiast jedna rzecz, która mnie zaskoczyła i tu bym chciała, żebyś sprawdziła, ponieważ no, sama jestem zaskoczona. Wychodzi mi, że wcale nie jest to taka duża skuteczność. I teraz No to tak. mnie zaskoczyło, ponieważ intelektualnie i z mojej wiedzy wynika, że jest duża. To znaczy I tak, teraz drugi nie wiem, jak to przypadek, rozumieć. już ci powiem. Drugi przypadek, kiedyś pamiętasz, pracowałyśmy w fitness klubie w Warszawie i tam przychodziła taka kobieta, która właśnie miała tą spiralę i ja do niej mówię, tak, pani jest w ciąży, nie powinna pani ćwiczyć na tej takiej maszynie, wiesz, Tak, ten skrócony pamiętam. trening, wiesz, ten vibratem Tak, czy coś pamiętam, takiego. pamiętam. Ona mówi, ale ja nie jestem w ciąży. Ja mówię, proszę iść do ginekologa, bo ja nie wpuszczę panią na tę maszynę. Ona mówi, skąd pani wie? Ja mówię, no jestem jasnowidzem i po prostu pewne rzeczy wiem. I ona poszła do ginekologa na drugi dzień, przyszła i powiedziała, faktycznie, mam ciążę pozamaciczną. Ach, kurczę.
Także może stąd tutaj obserwujesz jakby to, że nie jest w 100% skuteczna. No ale No bo tu tak nie. się zdziwiłam temu, No. nie? No to te dwie informacje, które podałam. To znaczy, te z wkładką hormonalną to są jakby takie już nowatorskie, natomiast no kiedyś były jeszcze bez tych wkładek, znaczy bez tych wkładek hormonalnych, czyli po prostu zwykła taka mechaniczna spirala. I mogę powiedzieć, ja bardziej o tym mówiłam, jeżeli chodzi o te hormonalne, no to tutaj to w ogóle nie ma dyskusji. No ja sama, że tak powiem, przechodziłam przez różne hormonalne kuracje, bo miałam problemy z donoszeniem ciąży i po prostu wiem, jaki bałagan one robią, tak żebym tutaj, oczywiście lekarzami nie jesteśmy, więc jak już okaże się, że nie ma innego wyjścia, to ten hormon się łyka, na przykład w kontekście tego, jak chciałam urodzić dziecko i po prostu inaczej bym je poroniła, no to siłą rzeczy wzięłam, wiedząc o tym, że się rozreguluje, no i potem to rozregulowanie trwało jeszcze długo, długo lata, powiedziałabym, i no i wiele rzeczy tam pozmieniało w moim organizmie, w związku z tym bez potrzeby nikomu bym tego nie sugerowała, może tak bym to powiedziała. No właśnie, i teraz tak, jaka koncepcja dla kobiet jest najmniej szkodliwa? No co, no naturalna, no. To No. też świadczy chyba o tym, że człowiek powinien się troszkę nauczyć siebie, obserwować swoje ciało. I już tu już nie tyle chodzi o książki, tylko no, każdy jest w stanie wyczuć i kiedy ma owulację, i każdy jest w stanie wyczuć zapach czy smak. To się wszystko zmienia w związku z tym w momencie, kiedy ma się płodne bądź niepłodne dni. No, czyli ja bym tutaj szła ewidentnie w naturę. Wiem, że to brzmi banalnie, ale daje mi to największe, że tak powiem, największy potencjał, że się nie pomylę, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że najmniej jest to szkodliwe, no. Każdy hormon niestety rozregulowuje. Dokładnie. Także muszę Wam powiedzieć, kochani, z własnego doświadczenia, ponieważ jestem mężatką, 22 lata, jestem dojrzałą, dorosłą kobietą, więc w swoim życiu jakby niejedno przeszłam, niejedno wypróbowałam i w tym aspekcie również, to obserwowałam u siebie, jak działają u mnie środki antykoncepcyjne, hormonalne. No niestety, mój organizm po prostu powiedział nie i to po paru dniach stosowania zatrzymała się woda, była puchlina wodna, nastroje różne i oczywiście obserwowałam też, jak moje siostry ciało reaguje na środki antykoncepcyjne, które brała przez lata. Niestety muszę Wam powiedzieć, że po 10 latach stosowania środków antykoncepcyjnych, chemicznych, tak to nazwę, czyli hormonalnych, tak zwanych nowej generacji, niestety, ale miała guzy w piersi. Nie były to O, złośliwe, proszę ale były bardzo. to torbiele, początek mięśniaków w macicy. I to lekarz później przyznał, że to jest właśnie przyczyną Skutek. tego, tak, jest stosowanie przez tyle lat środków antykoncepcyjnych. Także ja również polecam środki naturalne, tym bardziej, że ja przez tyle lat jakby promuję środki naturalne, jestem w środkach naturalnych, nie stosuję kalendarzyka, dlatego że nie lubię żadnych takich wyliczanych, natomiast obserwuję swój organizm, kiedy mogę, No tak, kiedy dokładnie. nie. A poza tym, no, ja zabezpieczam się również, no tutaj zdradzę takie intymne rzeczy, no, prezerwatywa u nas jest. Znaczy ja pomyślałam po pierwsze prezerwatywa, po drugie jeszcze pomyślałam sobie, no przecież mężczyźni też mogą troszkę dać z siebie, tak? Już nie powiem na antenie Wysiłku. trochę więcej, ale troszkę wysiłku też mogą dać, żeby jakoś to ogarnąć ten temat, tak? Czyli powiedzmy sobie, no przecież seks dzieci że tak powiem, nie robią dzieci z tego seksu, tylko dorośli ludzie, no to no liczmy się z tym, no przecież cała odpowiedzialność nie może wejść tylko w stronę kobiety, ale też niech to odpowiedzialność weźmie mężczyzna, a jeżeli nie bierze, to po prostu z takim nie uprawiajmy seksu. To zastanówmy się, bo to o nim coś świadczy, No tak? właśnie. Powiedzmy krótko, to też o czym świadczy, że mężczyzna, który idzie z nami do łóżka, nie bierze odpowiedzialności i wszystko przerzuca na nas. No to ani on dobry na partnera, ani na ojca, ani na przyjaciela, no więc właściwie mogę powiedzieć, no to po co ten seks? No więc teraz przejdziemy płynnie do następnego pytania, skoro już tutaj tak Ten seks wciąż dosadnie. nam, Moniu, wychodzi, czyli chyba Tak. wreszcie zrobimy temat seksu Tak, ogólny. ale przejdźmy jeszcze do wcześniej, znaczy do Dobra. pytania, które jest zadane przez naszych słuchaczy. Mam pytanie, czy naprawdę nasze geny po przodkach, którzy mieli raka, wpływają w jakiś sposób na tak zwane nosicielstwo? Ostatnio było głośno o Angelinie Jolie, że usunęła sobie obie piersi przedwcześnie, bo miała w sobie gen raka piersi po matce. Przez to dużo kobiet się wystraszyło i latają na wcześniejsze kontrole. Czy to może jakaś manipulacja, żeby koncerny medyczne zarabiały pieniądze? Pyta nas o to Małgosia. Nie będziemy, wydaje mi się, odnosić się do Angeliny Jolie, dlatego że
czytając gazety, jakby obserwując również w internecie wiadomości o tej kobiecie i patrząc na jej zdjęcie, jest to kobieta, Ja nie która. słyszę cię. Halo? Słyszysz mnie teraz? Halo? Halo? Teraz cię słyszę, ale przez chwilę cię nie słyszałam. No to Słyszysz mnie? teraz cię Moniu. słyszę. Tak, słyszę No cię. dobrze. I właśnie powiedziałam, że nie będziemy się odnosić, znaczy przynajmniej ja nie będę się odnosić bezpośrednio do Angeliny Jolie, dlatego że kiedy spojrzałam na zdjęcie, to jakby w tej kobiecie jest bardzo dużo bólów w tym momencie w związku z podjętą decyzją, więc uszanujmy jakby jej krok. Możemy tylko właściwie, wydaje mi się, odpowiedzieć na pytanie, czy coś takiego jak choroby genetyczne istnieją. Reniu, nie wiem, co ty na to. No tak, popatrzymy, zobaczymy. Najwyżej będziemy bojkotować naukę w najgorszym wypadku. Poczekaj, czy istnieje coś takiego jak choroba genetyczna? No to ja już mam odpowiedź, ale poczekam chwilę na ci już Poczekaj, wszystko. poczekaj, bo u mnie ona jest niejasna. No tak, dobrze powiedziałam, że będę bojkotować naukę. Dobrze, mów. No więc tak, jeśli chodzi o moje postrzeganie tego tematu, to może zacznę od przykładu własnego. W mojej rodzinie są obciążenia genetyczne, tak zwane, oczywiście mówię tutaj w dużym cudzysłowiu, związane z chorobami układu krążenia. W mojej rodzinie umiera się na zawały serca i umiera się na zatory lub wylewy krwi do mózgu. To jest najwyższy czynnik śmiertelności w mojej rodzinie i to zarówno ze strony ojca, jak i matki. No oczywiście tutaj też kobiety w rodzinie chorują na torbiele jajników i mięśniaki. Jako młoda dziewczyna, oczywiście tych wszystkich, ja tu już w niej innej audycji opowiadałam o tym, ja już doświadczyłam tych chorób, wylądowałam Skutków, w tak. szpitalu, tak, z olbrzymim nadciśnieniem, ze stanem przedzawałowym, z początkiem chorób wieńcowych, więc można powiedzieć, że geny zaczęły w jakiś sposób funkcjonować, ale zaraz wytłumaczę, do czego zmierzam. I problemy z jajnikami oczywiście też się przydarzyły, początki budowy mięśniaków oczywiście też, jako młoda dziewczyna, wszystko. Natomiast powiem tak, że w pewnym momencie zbojkotowałam cały ten program rodzinny, i zaczęłam właściwie od bojkotu emocji i stylu życia emocjonalnego moich rodziców. Wyszłam z domu i zmieniłam styl, co spowodowało już, że moje choroby zaczęły się powolutku cofać. Dalej, zmieniłam dietę. Absolutnie wyszłam ze stereotypów gotowania całej mojej rodziny, zarówno ojca, jak i matki. I te choroby zaczęły się w ogóle cofać. I można powiedzieć, że w tej chwili nie mam żadnych przesłanek do tego, że te choroby genetyczne będą się realizować. Wręcz przeciwnie, mam wszystkie wyniki jakby w pozytywie. Więc pod tym kątem mogę powiedzieć u siebie, obserwując siebie, że u mnie coś takiego jak choroby genetyczne nie istnieją. Istniały programy identyfikacji z rodziną, z planem rodzinnym. Natomiast następna kwestia jest taka, że istnieje coś takiego jak plan duszy. Czyli tutaj już można bardziej przyporządkować, że pewne schorzenia, które my interpretujemy jako genetyczne schorzenia, mieszczą się w planie duszy. I tutaj już z tymi schorzeniami, no, jest bardzo trudno jakby dyskutować, walczyć i je ominąć. No, posłuchaj, Reniu, co ty masz dalej do powiedzenia i dalej się wypowiem później. Znaczy, no właściwie powiedziałaś wszystko, co ja chciałam powiedzieć, więc wiele nie nagadam się. Tylko tyle, że powiedziałam, że tak się zdziwiłam, że zbojkotuję. Właściwie w pewnym sensie genetyczna choroba, można to powiedzieć, tylko na poziomie nauki i biologii naszej materii 3D. Natomiast jeżeli wyjdziemy w jakikolwiek sposób troszeczkę poza to, to od razu widzimy, że działają tu zupełnie inne mechanizmy. Czyli to, co ty powiedziałaś, działają tutaj mechanizmy energii, mechanizmy duszy i właściwie wtedy już nie nazywamy tego genetyką, tylko mówimy, ok, w takim razie jest pewien schemat rodziny, dusze wybierają taką rodzinę, wybierają takich ludzi, wybierają z takimi tendencjami, gdzie można byłoby to w nawiasie nazwać genetyką, bo akurat dusza chce przeżyć na przykład taką czy taką chorobę.
Dokładnie. No, mogę powiedzieć, własnych doświadczeń wiele nie mam poza porodami, bo przeżywam dokładnie tak samo jak moja mama, ale tu nie usiłowałam specjalnie zmieniać, ponieważ ona w 20 minut rodzi. W związku z tym, jak się domyślasz, nie miałam powodu, żeby zmieniać na jakikolwiek inny, bo ta opcja i tak mi się wydała dobra. Natomiast u mnie rodziny rzeczywiście są mało obciążone i właściwie wszyscy umierają z długowieczności. Większość członków mojej rodziny dożywa setki w związku z tym i z jednej, i z drugiej strony, więc ja jakby tutaj się, no, nie mam za dużo doświadczeń. Coś tam słyszałam, że parę osób u mnie, u mojej mamy, z mojej mamy strony miało coś z rakiem, ale ja, jak mama mnie pyta, bo ona się tego boi i tam jej sprawdzałam, to już ona tego programu nie ma. Czyli mogę powiedzieć, w pewien sposób jakby też się już z tego wykaraskała, ale to też pewnie podejrzewam po części z tego, że jednak, no, jak córka przepracowuje, to matka siłą rzeczy wie, Tak. jak matka przepracowuje, to córka wie, czyli jakby, no, pewne rzeczy gdzieś tam się najwidoczniej musiały, wiesz, poprzepracowywać i dlatego pewnie ona też się z tego programu zwolniła, natomiast rzeczywiście gdzieś w tej rodzinie, jej z tej strony, tam parę osób miało coś z tym rakiem, ale w różnych miejscach i właściwie umierali, na przykład babcia miała raka, ale zmarła na zapalenie płuc, po prostu była już strasznie chora i przeziębiona w szpitalu, a miała prawie 90, więc wiesz, też to trudno nazwać, że przyczyną był rak, tak? W No związku z właśnie, tym. tutaj można, właśnie to pytanie można odnieść do wszelkich chorób przenoszonych Tak. z pokolenia na pokolenie, prawda? Już nie nazywajmy ich Tak. genetycznych, natomiast to można odnieść do wszystkiego, prawda? Gdzie No ktoś, tak. osoba ma słabą trzustkę w rodzinie, no to jest duże prawdopodobieństwo też, że dziecko to przejmie ze względu na te programy identyfikacji, prawda? Identyfikowania się z różnymi czynnikami tej rodziny. Ale ja Dokładnie. jeszcze chciałam wspomnieć o jednym czynniku, a mianowicie czynniku duchowym chorób czy energetycznym, dlatego że też zdarzało mi się w mojej pracy i to nierzadko obserwować, że przyczyną chorób czy nowotworów czy wszelkich schorzeń ciała fizycznego czy nawet niewydolności nerek były magie śmierci nałożone na osoby, czyli tak magia zadziałała, żeby zaburzyć energetykę, sposób życia, sposób funkcjonowania zdrowego i miała doprowadzić do śmierci. Także takie czynniki zewnętrzne, niezwiązane w ogóle z naszym planem, czy duchowym, Też czy się energetycznym, zdarzają. czy fizycznym, po prostu się zdarzają. Także no, podsumowując tutaj, można powiedzieć, że można powiedzieć tak i nie. Że te geny mogą wpływać i nie muszą wpływać. Natomiast tych czynników jest bardzo dużo i tak naprawdę trzeba by było konkretne osoby oglądać, dlaczego Tak, indywidualnie. zachorowały tak Dokładnie. indywidualnie i terapię do tego ustalać i znajdować przyczyny, bo te przyczyny mogą być na różnych polach, i na fizycznym, i na energetycznym, na mentalnym, na duchowym. Tak, no tak, to tutaj się Także zdarza. zapisy Ale my mogą dużo być. mówiłyśmy też chyba o zdrowiu mówiąc, Tak, to tak. mówiłyśmy też na ten temat, więc proponujemy też powrót do tamtej audycji. Jak ktoś nie słuchał, to tam się też troszkę więcej dowie. A my idziemy z następnym pytaniem, nie? Dokładnie. Czy to prawda, że ktoś stworzył istotę ludzką w taki sposób, że mamy w sobie siedem różnych kodów DNA istot pozaziemskich? O, to No, ciekawe. To zaraz pytanie. zobaczymy, czy my mamy 7 kodów. Czy my mamy siedem kodów? No, ale może też zobaczmy, czy w ogóle mamy jakieś kody dotyczące innych istot pozaziemskich. Czyli ja rozumiem, że to chodzi o pytanie, że mamy jakieś inne, proszę ciebie, wibracje dołożone do przerabiania tych planów ziemskich. No Nie to wiem, czy ja tak tak można, bo rozumiem, powiem ci, właśnie jak nie. ja widzę odpowiedź i może ja Rozumiem. zacznę odpowiedź, a ty Okej. zobaczysz i wtedy spróbujemy coś z tego. Mogę powiedzieć tak. Przedziwnie jest skonstruowane pytanie 7 kodów, do tego się nie ustosunkuję, bo w taki sposób nie mam odpowiedzi. Natomiast odpowiedź mam taką, że mogę powiedzieć, my jesteśmy istotami kosmicznymi, wszyscy właściwie. W związku z tym jakby pytanie ogranicza po prostu istotę wielowymiarową naszą, krótko mówiąc. Tak bym powiedziała. Czyli ewidentnie mamy kody, ale nie innych istot pozaziemskich, tylko my jesteśmy istotami pozaziemskimi, w pewnym sensie kosmicznymi na poziomie duszy. I tam jest to dużo jakby większa i szersza gama naszych możliwości, gdybyśmy nazwali to kodami, czyli większa gama tych kodów niż to, z których my, że tak powiem, korzystamy tutaj, mając je uruchomione w ciałach ludzkich. Taką odpowiedź mam, więc nie wiem, jak się odnieść do tego pytania.
No, Bo poczekaj jeszcze. taka, więc ty zobacz, jak to możesz Jeszcze obejrzeć. ja zobaczę. No na pewno 7 kodów to jest zbyt mało. Tak od razu mi No tak, odpowiedź no też. przychodzi. I dlatego tak od razu wiesz, do tego przeczytałam pytanie, już się włącza ten tryb jasnowidzenia. I tak mówię, no Tak, nie, i to się jest chyba dużo, podśmiewasz, tak. tak, dużo więcej. Także kochani, właściwie można powiedzieć, no uchwycę takiego, nie wiem, jakiegoś pana Kowalskiego, który chodzi teraz po Krakowie i jego zaobserwuje, prawda? To oczywiście jest A nie przenośne, to możesz jest taki mnie, a nie żart. możesz, a nie możesz mnie? Reniu, mogę, ale wiesz, no, są istoty, które są bardziej rozwinięte i rzeczywiście gdzieś tam mają dominujące cechy z innych przestrzeni. Ja zobaczę takiego ziemianina, zwykłego, który Dobra. Kowalskiego, który chodzi do pracy, pracuje Dobrze. 8 godzin, wiesz, spłaca kredyty i tak dalej. A za chwilę do ciebie przejdę. Więc tak, również ten Kowalski przysłowiowy jakby ma więcej kodów niż 7, bo tak jak Renia powiedziała, jest to istota wielowymiarowa i ma doświadczenia w jednym czasie z bardzo wielu przestrzeni i Tak. również przestrzeni kosmicznych, z różnych planów życiowych, jakby Tak, to jest widzę. wcielony w jednym czasie w wielu ciałach, więc można powiedzieć, że tych kodów, ja bym powiedziała tak, jest nieskończona ilość, tak bym to określiła. Tylko jaki jest tutaj haczyk? Że w tej przestrzeni, gdzie my żyjemy tu i teraz, jako ziemianinie, tak bym to określił, czyli ziemianie, Ziemianie. tak, to mamy rzeczywiście koło 7 tych kodów. I tu bym się zgodziła, że żyjąc tu tylko i wyłącznie na tej przestrzeni i rozpatrując tylko i wyłącznie tę przestrzeń, to rzeczywiście można pokusić się o stwierdzenie, że jest ich 7. Ale to jakiś taki ma związek właśnie z tym, jeszcze z tymi czakrami, siedmioma Z czakrami głównymi, i dla ale to mnie, już wiesz co? odchodzi, prawda? Czyli Właśnie my, miałam to powiedzieć, że to już jest jakby trochę za wąsko zadane tak, pytanie dokładnie, w tym czyli kontekście, że już trzeba odejść od tego sposobu myślenia, bo ja tak. widzę, że energia idzie mi w górę, więc widzę już od razu jakby piąty kod, ósmy kod, który gdzieś jakby wibruje troszkę poza ciałem fizycznym. Już nie mogę tego ograniczyć w ten sposób, no może dlatego trudno mi jest odpowiedzieć w taki pełny Natomiast sposób na to pytanie. ale ten Kowalski jeszcze to ma, czyli on jeszcze się trzyma tego systemu trójwymiarowego, tych gęstych energii na Ziemi, z których już wiele osób wychodzi. I teraz właśnie przejdę do ciebie, Reniu, ponieważ ty już z tego siedmiowymiarowego, czyli Lepiej sprawdź to. z różnych kodów wychodzisz. No patrz, no mówię cały czas, mówię, Żebyś ale nie mówiła dlatego, tak. tylko że mnie lubisz. Nie, nie, absolutnie. Powiem tak, że u ciebie, ale mogę to na antenie? No mów, no co tam. No mówię, że jeszcze Mów, tak, no trzy te mów. podstawowe czakry, czyli ta pierwsza, korzenia, druga i trzecia, czyli do splotu słonecznego, jeszcze u ciebie funkcjonują jakby w starym systemie, natomiast górne te czakry już się zlewają, już schodzą jakby w dół, już jakby zmierzają w kierunku tej czakry splotu słonecznego, czyli jesteś jakby rozerwana w połowie. Część już działa, te górne czakry już chcą działać jakby w tym jednym, czyli jest jedność, a te dolne jeszcze jest opór, czyli trzymają się starego. Można powiedzieć, Wiesz, chyba sama tak to czuję. tak, stoisz dwoma nogami, jakby wiesz, po jednej i po drugiej stronie, czyli płyniesz w dwóch łódkach, czyli jesteś w silnym okresie przejściowym. A spójrz na mnie, jak to u mnie wygląda. Wiedziałam, że to zadasz. A ja, że jestem ciekawska też. Poczekaj. Zobaczymy, jak to u ciebie wygląda. No nie. No więc ja bym powiedziała u ciebie tak. Chyba w bardziej zrównoważony sposób działa dół i góra w kontekście tego, jak się odniosę do siebie, ale ty dajesz mniej wartości i górnym czakrom, i dolnym czakrom, natomiast u ciebie bardzo mocno wychodzi z kolei, że trzyma cię przy tym ziemskim życiu czakra serca. Czyli poza taką miłością, można by nazwać to już kosmiczną czy wielowymiarową, masz jeszcze bardzo silną taką miłość, mocno ludzką, konkretną, i ona jakby z kolei ta czakra cię trzyma przy ziemi. Jakby przy tej ludzkim połączeniu z ludźmi. Ciekawe. To ładne, aż mi się płakać zachciało. Okej, dobrze. Coś w tym jest, tak. No, także kochani, dużo osób już z tego wychodzi, z tego systemu czakr. Jeszcze jest dużo osób, które jest w okresie przejściowym, dlatego mogą czuć bardzo duże perturbacje w życiu, bo jak się wyrywa ze starego świata, ze starego To energetycznego ja, to ja. przywiązania, tak, prawda, Reniu, to szarpie. Ojej.
Mnie szarpało jakieś 2 lata temu, po prostu nie mogłam sobie dać po prostu z tym wszystkim rady. Natomiast już gdzieś tam ten spokój napływa. Także wracając do pytania, 7 kodów, owszem, z punktu widzenia ziemianina można powiedzieć, ale już z tego wychodzimy. Z punktu widzenia istoty wielowymiarowej jest, oj, nieskończona ilość tych kodów, kochani. Także już zadawajcie nam pytania globalne. Tak. No i następna część pytania, czy są na Ziemi istoty, które nie pochodzą pierwotnie z Ziemi, a przyszły tu, żeby na przykład podnosić wibracje? No kocham to pytanie, po prostu uwielbiam. Pozdrawiam osobę, która go zadała. Zeleniu. No Słyszysz ty mnie? powiedz, jak to takie Aha. ulubione. To znaczy ja cię słyszę, ale mogę powiedzieć, no dobrze, zobaczymy, co ty powiesz, bo ciekawa jestem, bo ja mam na to takie troszkę dziwne pytanie. Odpowiedź trochę dziwną, więc. To znaczy tak, kiedyś jak byłam początkującym takim radiestetą, to już mówiłam, że kupiłam sobie książkę z diagramami pana Mateli i tam był taka strona poświęcona kierunkom świata, miejscom na Ziemi i między innymi był też inna planeta. No i ja, ucząc się posługiwać wahadłem, zadałam pytanie, no to skąd ja pochodzę i chciałam, żeby mi wahadło pokazało z Polski. A wahadło cały czas inna planeta. Ja mówię, proszę, ja się nie nadaję do tej radiestezji w ogóle, jakiś banial, jaka inna planeta, że ja z Polski pochodzę, prawda? No i mało tego, zrobiłam sobie drugie ćwiczenie. Włożyłam kartki do kopert i chciałam, żeby wahadło mi wskazało moje imię. W tych kartkach było imię mojego syna Konrad i moje Monika i chciałam, żeby to wahadło pokazało mi właśnie, żeby... I Monika. Tak. No i za każdym razem, a chyba zrobiłam ze 20 razy, bo ja nie popuszczam, jak się wkurzę, to ze 20 razy pokazało mi imię Konrad, że moim imieniem prawdziwym jest wibracja, która jakby jest zakodowana w imieniu Konrad. I ja mówię, nie, to w ogóle ja się nie nadaje, to jest bzdura w ogóle. No i na jakiś czas zaniechałam pracę z wahadłem. Ale później, jako dojrzała już osoba w rozwoju duchowym, wróciłam do tego wydarzenia z przeszłości i jakby badając od początku jakby swoje pochodzenie, okazuje się, że rzeczywiście, że to tak naprawdę jest moje pierwsze wcielenie na Ziemi i ja nie mam tutaj żadnych konotacji, że tak powiem, energetycznych z wibracjami Ziemi, natomiast bardzo silne energie lecą właśnie do tych innych planet, czyli i też taki przekaz dostałam, że przychodzę tutaj wnieść energię tamtych planet jakby do tego miejsca, do tej rzeczywistości. I zaczęłam obserwować osoby pod tym kątem, które do mnie przychodziły na jasnowidzenie, szczególnie młode osoby, które kompletnie nie miały nic wspólnego z energią Ziemi, były zupełnie z innych wymiarów, z innych przestrzeni, natomiast miały wnosić tutaj wiedzę o surowym jedzeniu, o medytacji, o wszelkich formach innego życia niż do tej pory było lansowane na Ziemi. Były to szczególnie młode osoby. Także ja uważam, że jest coś takiego, że w tych czasach wciela się bardzo dużo dusz, można tak powiedzieć, które przyszły na Ziemię wznosić wibracje. Ja jestem na tak, czyli ja to widzę. Nie wiem, Reniu, jakie ty masz tutaj. To znaczy, no już jak tak wszystko ładnie powiedziałaś, no to mogę powiedzieć, to już wcale to jasnowidzenie moje nie wydaje się takie dziwne, bo pierwsze, co chciałam powiedzieć, to fakt, że jak widzę ogólną, średnią, to powiedziałabym, większość z nas nie pochodzi z Ziemi. Super. Większość z nas właściwie ma za zadanie albo ją wesprzeć, albo coś przenieść, albo coś pokazać, albo czegoś doświadczyć, ale generalnie większość dusz przyszły z innych wymiarów, z innych planet. Na Ziemię, że mało jest takich typowych rdzeniaków, o tak bym powiedziała. I tyle. I to tak mnie troszkę tylko rozbawiło, bo jakby pytanie sugerowało, że będzie tego mało, że tylko jakieś niesamowite pojedyncze osoby przyjdą i będą tutaj wspierały Ziemię i tak dalej, szczególnie we wzniesieniu, przynajmniej takie miałam skojarzenie z tym pytaniem. A tu nagle okazało się, że no nie, absolutnie nie, wprost odwrotnie. Większość po prostu przyszła tutaj z jakby innymi zupełnie pomysłami. Tak bym to powiedziała. No więc właściwie to samo co ty, tylko innymi słowami. To popatrz, jak to jest teraz nielogiczne się zrobiło z punktu widzenia umysłu, bo jeśli nas jest więcej, prawda, bo ja ciebie też zaliczam, ja to już tu mówiłam, że ty też nie jesteś jakby stąd kiedyś, to jeśli nas jest więcej, to czemu tak nie możemy się, wiesz,
przebić w tym wszystkim. A, bo tutaj bym podzieliła zadania, to No znaczy to jest właśnie, to, to co ja bardzo zobaczyłam. proszę. Czyli powiedziałabym tak, jedni przyszli po to, żeby tylko doświadczać i być obserwatorami, w związku z tym nic nie robią. Inni przyszli po to, żeby przeżyć doświadczenia, ponieważ nie byli w ciałach ludzkich, więc przyszli tutaj, żeby absolutnie doświadczyć ciał ludzkich. W związku z tym przy okazji wybrali wzniesienie, ale chcą przeżyć określone doświadczenia ludzkie. Są inni, którzy przyszli po to, żeby koordynować pewne rzeczy i ich dusza dobrze wie, co robi. Są inni, którzy przyszli absolutnie nieść światło i absolutnie pomagać we wzniesieniu, czyli w transformacji energii. Czyli mogę powiedzieć, każdy z nas ma zupełnie inne zadania. W związku z tym to nie jest tak, że my jesteśmy wszyscy skądinąd, a nie z Ziemi. W związku z tym każdy z nas ma to samo zadanie. Możemy się razem, jak to mówię, połączyć, zjednoczyć i robimy cel. No nie, no dużo z nas przyszło w różnych rodzajach, że tak powiem, celów. Tych celów było dużo. Mimo to, że przyszliśmy, że tak powiem, z innych miejsc. Rozumiem. No to I nie super. jesteśmy typowymi ziemiakami. To tutaj powiedziałabym, dużo jest, widzę dużo takich, zresztą to podkreśliłam wcześniej, mówiąc o tym jasnowidzeniu, że wydawało mi się dziwne, bo widzę dużo płaszczyzn, na których różni ludzie, czy te istoty, które weszły w te ciała ludzkie, rzeczywiście funkcjonują i pewne rzeczy pokazują, czy doświadczają, czy robią, i tego jest cała fura. I jeżeli jeszcze to podzielić na zasadzie takiej, że są tacy, którzy robią to w konkretnych rzeczach, czyli na przykład my bojkotujemy ezoterykę, są inni, którzy bojkotują na przykład politykę, są inni, którzy na przykład system szkolnictwa, są jeszcze inni, którzy na przykład walczą o ekologię, czyli jeżeli jeszcze na tej płaszczyźnie ziemskiej to policzymy, no to tych zadań jest cała fura. No Rozumiem. więc jakby my tylko na głębokim planie w pewnym sensie jesteśmy jednością i, że tak powiem, budujemy swoimi energiami, pomysłami ziemię po to, żeby się przetransformowała. Natomiast na tych innych płaszczyznach to się dzieje, no, w takich różnych dziedzinach. O, tak bym powiedziała, czy to jeszcze to rozszerza? No super, super, że to powiedziałaś, dlatego że to jest bardzo fajna informacja. No, ale to jeszcze przy okazji takie pytanie ode mnie, skoro już jesteśmy tutaj właśnie przy tych istotach spoza Ziemi, o ich zadaniach, o tym, że jest nam tak właściwie wszystkim jeszcze bardzo trudno gdzieś tam tę misję nieść każdy swoją, to teraz tak przyjrzyjmy się, Reniu, czy energetyka Ziemi będzie w tych misjach nas wspierać, czy już jesteśmy bardziej wspierani niż na przykład 10 lat temu w tych Znaczy, swoich wiesz co, to misjach? chyba nawet nie trzeba jasnowidzenia w tym momencie, bo już robiłyśmy to 10 tysięcy razy. Oczywiście, że tak i zdecydowanie nas wspiera. I tak jak ty nawet wspominałaś, że już następny rok będzie dużo lżejszy w kontekście, że tak powiem, tego, co się dzieje teraz. I ja to nawet myślę, że druga połowa roku już będzie dużo lepsza niż ta pierwsza połowa, w której jeszcze tkwimy. To już końcówki na szczęście. Oczywiście to może mieć różne skutki, czyli powiedziałabym, no, energie są wspierające bardzo mocno, ale w określonym kontekście. W związku z tym, jeżeli ktoś jest strasznie na to zapiera, no to będzie miał trudniej. Po prostu trudniej, w związku z tym, żeby nas słuchacze dobrze zrozumieli, o co chodzi. Jeżeli jakby wchodzisz w tą energię, jeżeli ją wspierasz, jeżeli się na nią otwierasz, jeżeli z nią płyniesz, to masz lżej, ale jeżeli robisz dokładnie coś przeciwnego, no to wtedy masz trudniej. No tak, dokładnie. No to takie Natomiast logiczne energia, jest. tak, natomiast energia ewidentnie jakby wspiera w kontekście rozwoju własnego. No tak, Jeszcze jest. jedna rzecz chciałam Ci powiedzieć, bo akurat miałam interesujące jasnowidzenie. Pani mnie zapytała, czy w poprzednich życiach rodziła się też na Ziemi i gdzie więcej. Ja mówię, nie, no w większości przypadków była Pani na bardzo eterycznych planetach, w których zupełnie panują inne prawa, nie ma takiej fizyczności i tak dalej. Więc to jest kolejna rzecz, którą chciałam dodać, bo może się to niektórym też i bardzo dużo pamięta z tego i pamięta te prawa tam, czyli tam na przykład teleportacje czy tego rodzaju rzeczy były dużo prostsze do zrobienia, a ona to wciąż pamięta tutaj. No właśnie. Więc powiedziałabym, że to też jest istotne jako działanie, że po prostu przychodzą też czasami istoty po to, żeby doświadczyć typowych ograniczeń, ale też pozytywnych rzeczy ciała fizycznego. No bo mogę powiedzieć, chociażby weźmiemy już ten seks, o którym dzisiaj wspomniałyśmy, no to mogę powiedzieć, no oczywiście można się kochać platonicznie, ale można też fizycznie. No jeżeli tych ciał fizycznych się nie ma, no to część doświadczeń jest nie do, że tak powiem, nie do doświadczenia.
No właśnie, a propos tych znajomości takich z różnych przestrzeni, z różnych wymiarów, bo przecież tutaj my spotykamy się z różnymi ludźmi, z różnymi duszami, z którymi już jakieś tam doświadczenia mieliśmy. Taka ciekawa historia mi się przytrafiła, taki chłopak, który bardzo promował surową dietę. Mówi, Moniu, ja to tak się czuję, jakbym cię znał 1000 lat. Ja mówię, no wiesz, ja też mam taką jakąś bliskość z tobą. On mówi, zobacz, skąd my się znamy? Ja mówię, wiesz, z żadnego takiego wcielenia materialnego. My jakby nawiązaliśmy kontakt na poziomie koloru. Rozumiesz, wibracji koloru. No tak, czyli No ja to nazywam, nieprawdopodobnie, jest tak. niesamowite po prostu, jak my gdzieś tam no, nawiązujemy znajomości na różnych przestrzeniach, na różnych poziomach, w różnych warstwach i No potem tak. przychodzimy i spotykamy się na ziemi i gdzieś tam czujemy właśnie w odbiorze drugiej osoby, Boże, jakbym z tobą konie kradł gdzieś, Tak. jakbym po prostu cię 100 lat znał, tak mi się z tobą rozmawia, prawda? Czy dobrze się czuję w twoim towarzystwie? No dobrze, to mamy następne pytanie. W jakim stopniu lub procencie środowisko, rodzina, wychowanie wpływają na osobowość i potencjał człowieka? To znaczy, czy rodząc się w zupełnie innych warunkach, miałby zupełnie inną osobowość, czy jakieś programy przeniesione ze świata niematerialnego, jednak by przeżywały w zaprogramowaną stronę? Czy to już jest po prostu tak zdeterminowane, że te programy wpływają na warunki zewnętrzne, w jakich się rodzimy i tak miało być i nie mogło być inaczej? I że sami sobie taki los wybraliśmy. Też bardzo ciekawe pytanie. A czy ja mogę pierwsze opowiedzieć o Bardzo własnym proszę. doświadczeniu? Tak. No powiem Ci, to jest o tyle śmieszne, że powiem Ci tak, miałam sama własne doświadczenie i tutaj się podeprę inną jasnowidz, nie zdradzę imienia, bo nie wiem, czy by chciała, ale powiem historię. Więc poszłam do tej jasnowidz, jeszcze to było taką, byłam bardzo młodą dziewczyną i tak nie bardzo umiałam się jeszcze ogarnąć, na tym świecie też nie bardzo, więc chyba tu za często tu nie przebywałam. A jeżeli to też w takich, że tak powiem, nacjach, tu mam z Tybetańczykami bardzo silne, a oni jednak mocno i energetyczna ta religia i tak dalej, więc pewnie to troszkę inaczej u mnie. No w każdym razie ona mi do mnie mówi tak, wiesz, bo tam była sprawa a propos dwóch miast, do których mówi, wróć do tego miasta, w którym mieszkałaś, tam się uniezależnisz sama, najpierw widzę takie malutkie mieszkanko, potem drugie, a potem dom i wszystko będzie w porządku. No, ale intuicja mi podpowiadała, że ona ma rację i że rzeczywiście powinnam tak zrobić, czyli przyjechać z tamtego miasta do tego jednego, ale ja tego nie zrobiłam. No i jeszcze pamiętam, jak gdzieś zaparłam się, że nie, ja to mam wolną wolę, mogę z niej skorzystać, w związku z tym decyduję się zostać z tym partnerem w tamtym drugim mieście i absolutnie nie wracam do poprzedniego, już mam dosyć samotności, bleble ble i tak dalej. No i wyobraź sobie, co się dzieje. Pierwsze mieszkanie, mieszkamy w kawalerce, drugie mieszkanie, dostajemy mieszkanie dwupokojowe, a trzecie budujemy dom. Czyli mogę powiedzieć tak, odnośnie tego pytania, że rzeczywiście pewne rzeczy w momencie, zaznaczmy to, w momencie, kiedy idziesz drogą, w której nic nie, mogę powiedzieć, nie zmieniasz w sensie oczyszczania i zmiany świadomości, to prawdę mówiąc, lepiej wychodzisz w tym planie, który dla ciebie jest, bo jeżeli korzystasz z wolnej woli ludzkiej, to ta opcja czasami jest dużo gorsza niż ta z tego planu. Trudniej przez nią przebrnąć, jest to trudniejsze doświadczenie, ale z mojego doświadczenia wynika, że bardzo podobne do tej opcji. Więc mogę powiedzieć, możesz ją zmienić, całkowicie od tego odejść, jeżeli świadomie podejmiesz pracę nad sobą i swoim życiem, kreowaniem swojego życia. Tak ja to widzę. To teraz tak powiem, słuchajcie, na studiach w psychologii rozwojowej dziecka uczyłam się czegoś takiego, że dziecko przychodzi jak niezapisana kartka, czyli tabula rasa. Wszystko można w niej zapisać w momencie procesu wychowawczego, uspołeczniania i później relacji zewnętrznych na zewnątrz rodziny. To dzieciaka determinuje, jaki będzie miał charakter, osobowość, a tylko w niewielkim procencie przejmuje cechy osobowości wypływające z genetyki. Na dzień dzisiejszy absolutnie się z tym nie zgadzam. No, wiadomo, jeśli człowiek się rozwija duchowo, to widzi pewne rzeczy z szerszej perspektywy. I na dzień dzisiejszy uważam, że każda istota, każda dusza, która schodzi tu, ma już wcześniej ułożony plan na planie fizycznym. Jakby wyraża zgodę, zawiera kontrakty z różnymi duszami, istotami. Czyli tu na Ziemi nie wydarza się nic przypadkowego. Pewne rzeczy musi przepracować, przetransformować. Jak wiemy, że planeta Ziemia nie jest planetą łatwą, jest niskowibracyjną.
przychodzi się tutaj po to, żeby pewne rzeczy odpracować również, czyli to, co się zrobiło niefajnego, trzeba tu w tym życiu przyjść i to zmienić, tak? Czyli przychodzimy tutaj po zmiany swoich zachowań, czy zmiany swoich doświadczeń. I teraz tak, w momencie, tak jak Renia powiedziała, możesz ten plan zmienić człowieku, jeśli będziesz nad sobą w sposób świadomy pracować, można pewnych rzeczy nie doświadczać fizycznie, ponieważ oczyszczając je na poziomach duchowych, oczyszczamy, transformujemy tę energię i do tego w świecie fizycznym nie dochodzi, czyli oczyszczając możemy przeżywać to na planach duchowych, natomiast w fizyczności możemy dokonywać zmian, czyli zamiast iść drogą cierpienia, buntu, wojny, możemy wybrać inną ścieżkę, czyli iść drogą łagodności, pokoju, spokoju i współtworzenia. Natomiast ja uważam, że plan wchodząc tutaj w te realia ziemskie, to tak jakbyśmy uczestniczyli w pewnej grze, która się nazywa Ziemianie. I teatr. I teatr, dokładnie. I teraz mając świadomość, że nie musimy w tej grze uczestniczyć, to już jest początek rozwoju duchowego, czyli naszego własnego rozwoju, wybierania własnych ścieżeń, ale pod warunkiem, że musimy oczyszczać stare stereotypy, schematy, programy przeniesione z innych wcieleń. No Bez tego tak. się planu nie zmieni, tak? No to No, właściwie to i chyba tyle. pełna odpowiedź. Tak. Jeszcze mają tutaj słuchacze pytania odnośnie Pałdarko, które kiedyś mówiłyśmy w audycji, jaka to jest firma, podaje New Foods. Pisze się NOW FOODS. Nie I wiem, czy co? jest najlepsza, natomiast u mnie się sprawdziło, sprawdziłam wahadłem, to nie ma żadnych zanieczyszczeń różnych chemicznych czy innymi substancjami, jest to czysta zmielona kora. To znaczy, ja tylko co bym powiedziała, to, że pamiętajmy o tym, że pałdarko nie dla wszystkich będzie potrzebne, bo to od razu mi się taka ogólna informacja pojawia, że po Tak, prostu tak. każdy musi Halo? sprawdzić. To już nawet nie jest kwestia tylko firmy, ale też kwestia tego, żeby. Słyszysz mnie? Tak, teraz cię słyszę, Słyszysz czy tak. nie? Tak, słyszę, słyszę. Dzisiaj coś słabo z tym. Wiesz W co, każdym. troszkę internet mam słabo, mi przerywa raz na jakiś czas, no ale Aha, dajemy rozumiem. radę. Dobrze, no w każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że żebyśmy nie trzymali się też tylko tego ezoterycznego gadulstwa, że ach, to jest zdrowe, to wszyscy muszą to wziąć, tylko po prostu sprawdzać sami dla siebie. Jeżeli pasuje mi i potrzeba mi tego, to biorę i wtedy dopiero się zastanawiam nad firmą, a nie od razu zastanawiam się nad firmą, bo wszyscy mówią, że trzeba brać pałdarko, bo pałdarko jest zdrowe i uduchawiające na No przykład. tak, ale tutaj już słuchacze na Ale to pewno już pewnie wiedzą. wiedzą, Nasi tak. już wiedzą, Nasi nasłuchali już się od wiedzą, nas. bo nawet tutaj, tu na blogu, w komentarzach już jedni drugich informują, że to już było, że to trzeba tak i tak. Także dziękujemy, że jesteście wzajemnie dla siebie inspiracją, że tak powiem, korygujecie we własnym gronie. Tylko jedna prośba, spokojnie i bierzcie wszystko z przymrużeniem oka, co piszecie. Im więcej żartów, im więcej lekkiej energii, tym wszystkim nam będzie się I milej tym żyło. lepiej my się czujemy. Tak. No i przechodzimy do Reniu do leczenia kanałowego zębów. Jaki ma O! wpływ na energię ciała? Też wydaje mi się pytanie fajne, no. Dobra, Z typu patrzymy. nietypowe. Tak. Leczenie kanałowe zębów. No to ja już mogę powiedzieć, dlatego obserwuję sobie, prawda, No to. teraz, że tak powiem, delikwenta, który ma leczenie kanałowe, to tak, widzę niestety ciemną energię zatruwającą umartwianie jakby tej części energetycznej ciała, twarzy. Nie jest to dobra metoda, tak powiem. No energetycznie, jakby, jak można powiedzieć, jak energetycznie wpływa? Robi martwe miejsce, jakby tam nie ma przepływu energii. Natomiast w konsekwencji osłabiają się wszystkie inne miejsca przy tym leczeniu kanałowym. Czyli można powiedzieć, że leczenie kanałowe jednego zęba może osłabić jakby cały aparat zębowy. Tak to widzę. No to ja bym dodała taką dopełniającą rzecz, ponieważ niestety widzę, że czasami jest to niezbędne, No to tak, no. czyli to tak mnie trochę umordowało, ale bo już tak szukałam jakby takiej odpowiedzi, że może jak będziemy dbali o zęby, to do takiego czegoś nie będzie dochodzić, ale tutaj widzę, że no, na tym poziomie świadomości, na którym jesteśmy my wszyscy, to czasami jednak te kanałowe leczenia się wydarzają i mimo tej energii, którą ty widzisz, no to jednak czasami jakby człowiek nie ma żadnego wyboru w pewnym No tak. kontekście, tak? Czyli nie wyjdzie poza to.
bo jeszcze nawet sprawdzałam, a jakby nie leczyć kanałowo, tylko wyrywać ten ząb, to też nie jest za dobrze. To dla mnie Jest jeszcze toksyna, gorzej. jest i różne, Więc. wiesz, różne bakterie, zarazki, jest tam proces zapalny i widocznie inaczej nie można, no ale słuchajcie, ja to mówię tak, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, więc warto by było w Tak. przyszłości zadać pytanie, nie jak wpływa leczenie kanałowe, tylko jak zapobiegać temu, Dokładnie. żeby nie dochodziło do leczenia Dokładnie. kanałowego, więc kiedyś może pokusimy się, Reniu, żeby zaobserwować, A ja jakie. już widzę jedną rzecz, którą bym Super, chciała to mów. powiedzieć psychicznie. Psychicznie to bym powiedziała tak. Przede wszystkim zęby, ale to pewnie dużej ilości ludzi będzie znane, są związane z decyzyjnością. Czyli im bardziej jesteśmy jaśni, im bardziej jesteśmy klarowni, im bardziej wiemy, o co nam chodzi i robimy to z poziomu serca, tym mniej psują nam się zęby. I mogę powiedzieć, u mnie pasuje to jak ulał. Psuje mi się ząb tylko wtedy, kiedy naprawdę zaczynam się głęboko zastanawiać i nie trzymam się swojej wewnętrznej istoty. Jak się trzymam, to po prostu nie psują mi się zęby. I mogę powiedzieć, no naprawdę mam niezłe zęby, a przecież mam prawie 50, nie? Czyli No mogę właśnie. powiedzieć, a ja rzeczywiście z decyzyjnością mam i z klarownością dość małe problemy, powiedziałabym, jak na patrzę tak w kontekście innych ludzi, którzy potrafią się zastanawiać, myśleć długo, nie są przekonani, działają przeciwko sobie, no to ja chyba generalnie tego mam najmniej w swoich cechach. Mam dużo innych, które mogą być bardzo mordujące innych, którzy ze mną żyją, ale akurat te nie są złe. I rzeczywiście widzę to w tych swoich zębach. Także Rozumiem. No to już to jest tak to jedna widzę zmęczona. wskazówka, Tak. prawda? Jedna wskazówka, żeby jednak te decyzje podejmować zgodnie z naszym sercem, a nie z umysłem, to po pierwsze, żeby się nie bać tych decyzji. No Tak. bo tak się mówi, zęby to jest taka pierwsza część układu pokarmowego, która trawi, prawda? Czyli tu fizycznie trawi, pomaga trawić, rozdrabniać pokarm i jest pierwszą fazą układu trawiennego. To na poziomiach psychologicznych można odnieść, że to jest pierwsza faza trawienia jakby problemu, tak? Podejścia do problemu, można powiedzieć, rozdrabniania tego na części. Natomiast pojawia się też informacja związana z takim fizycznym jakby aspektem psucia się zębów. I muszę powiedzieć tak, nawet miałam niedawno rozmowę taką w jasnowidzeniu z klientką, u której wyszło psucie zębów ze względu na nadmierną higienę jamy ustnej. I muszę wam powiedzieć taką sytuację, 5 lat temu w wizji dostałam informację, żebym przestała myć zęby pastami. To wtedy Tak. jeszcze używałam pas, oczywiście z fluorem, pas wybielający, gdzie zniszczyłam sobie szkliwo, można powiedzieć. Było bardzo cienkie poprzez te substancje ścierające zawarte w pastach. I obejrzałam sobie to w jasnowidzeniu. Okazało się, że pasty, tutaj mówię na razie o tych z fluorem, za chwilę przejdę do tych past bez fluoru, że te pasty z fluorem i składniki chemiczne, które są tam zawarte, i nawet składniki ziołowe, które są tam zawarte w tych pastach, powodują zmianę w naturalnej flory bakteryjnej w jamie ustnej. I nie ma naturalnej ochrony. I w tym kontekście zostało mi to jasnowidzenie pokazane, że pasty, jakiekolwiek, już przechodzę teraz do tych past nawet ziołowych, mam używać raz w tygodniu. Natomiast resztę myjemy solą na przykład, sodą oczyszczaną, oczyszczamy węglem takim, który można kupić w aptece do zatrzymania biegunki, bo one najmniej zmieniają florę bakteryjną w jamie ustnej i ta ślina sama obroni zęby przed uszkodzeniami. I teraz tak, słuchajcie, paradoks. No, tutaj mojego męża nie ma, mam nadzieję, że nie odsłucha tej audycji, ale mój mąż zawsze miał taką dużą niechęć do takiej nadmiernej dbałości o Na zęby. zęby. Więc te zęby mył, powiedzmy sobie, raz dziennie lub raz na 2 dni, z czym ja okropnie walczyłam. Ale okazuje się, że tak naprawdę on zęby ma bardzo mocne i niezepsute. I ta flora bakteryjna jakby broni mu tę płytkę nazębną. Natomiast ja do momentu, kiedy szorowałam te zęby po każdym posiłku, płukanki różne stosowałam, ziołowe i takie w drogerii, które można kupić do zębów, niestety, ale ta mocność zębów niestety była bardzo nadwyrężona. A teraz jak rzeczywiście no nie stosuję się raz w tygodniu, dlatego że to dla mnie jeszcze psychicznie jest nie do przejścia. Jeszcze mam taki nawyk jednak mycia pastami, ale myję pastą ziołową bez fluoru
100% naturalną tylko raz dziennie, natomiast resztę szoruję tylko po prostu szczoteczką z wodą, nawilżoną wodą. I muszę Wam powiedzieć, że mam prawie 50 lat, a ja mam wszystkie zęby swoje, nie mam żadnego leczenia kanałowego, nie mam żadnej próchnicy. No jedynym takim moim mankamentem to parę lat temu zaczęły mi się odsłaniać szyjki, Szyjki. które w trakcie przejścia na dietę surową i dietę bogatą w owoce i warzywa, kiedy odstawiłam mięso i nabiał, one się zaczynają, to jest w ogóle niesamowita informacja, odbudowywać, czyli ja nie czuję, mimo że one są delikatnie odsłonięte, nie czuję żadnej wrażliwości ani na cukier, ani na ciepło, na zimno, wręcz przeciwnie. Po prostu czuję, że one się nabudowują swoją jakąś taką, nie wiem, ja nie wiem jak to nazwać, nie jestem stomatologiem, nie mam takiego Wiedzę. nazewnictwa, ale czymś, co powoduje, że ja nie odczuwam żadnych bóli i ten proces się jakby nie pogłębia. Natomiast ja bym chciała jeszcze dodać jedną rzecz, że na przykład, ponieważ mieszkam w Berlinie, tutaj mogę akurat pogratulować sobie w tym kontekście właśnie past do zębów, ponieważ pan, który zajmuje się tutaj taką w Niemczech bardzo. Propaguje jakby taką specjalną ideę, że, ale to jest polityczna, taka polityczno-społeczna idea, że Grundeinkommen, gdyby kto chciał to sobie poczytać, to w internecie znajdzie. Natomiast on ma sieć sklepów DM, które się nazywają DM, i tam jest jego firmowa, jakby z jego firmy pasta, która jest tylko pastą solną i bardzo super się nią myje. No właśnie, Tylko, że ale ona prawdopodobnie ma jakiś żel czy coś dodane, żeby się lepiej, nie pieni się, ale że po prostu lepiej się myje niż wodą z samą solą, więc jeżeli ktoś ma okazję, no to zawsze można też jeszcze pomyśleć o tego rodzaju wynalazku. To tą jedną rzecz chciałam dodać i coś jeszcze, aha, i z własnego doświadczenia chciałam powiedzieć a propos Jarka, że ja miałam dość podobne doświadczenie, ale w innym kontekście, to znaczy w momencie, kiedy jestem w ciąży, strasznie wymiotuję, właściwie całą ciążę wymiotuję non-stop, więc nie mogę włożyć nic do buzi, bo jak tylko włożę, to od razu wymiotuję. W związku z tym, no już włożenie szczoteczki do zębów jest po prostu dramatem, więc ja potrafię nie myć zębów przez parę miesięcy z rzędu, prawie non-stop wymiotując i wiesz, że nic mi się nie psuje? No więc właśnie o to chodzi, bo ty Czyli mogę masz wtedy powiedzieć, jak to florę. się dzieje? Tak. No prawdopodobnie dokładnie z tego powodu, że mam tą florę bakteryjną i nie osiada mi na zębach ten nalot, tylko rzeczywiście to w jakiś naturalny sposób się oczyszcza. A ja po prostu nie mam innego wyboru, no ponieważ powiedziałabym, zażygałabym się na śmierć chyba, No gdybym jeszcze właśnie. miała tyle razy myć zęby. Czyli to jest takie też potwierdzenie Więc tej chyba jest to koncepcji. naturalne. Tak. Tak, Dokładnie. I dlatego tak mi teraz się przypomniało. tak. A Hindusi, a propos, ponieważ są biedni, nic nie używają, oni używają tylko, sama byłam świadkiem na dworcu, bo tam wiadomo, pociągi to jeżdżą jak chcą i godzinami się czeka, mimo to, że masz konkretną godzinę na konkretnym bilecie, to oni mają taki zwykły patyk i tym patykiem sobie szorują zęby. No i mają naprawdę dobre zęby. No więc właśnie, i tutaj jest pytanie co do fluoru, czy rzeczywiście jest szkodliwe. Myśmy to już omawiały w Ale to jednej już z mówiłyśmy, że audycji, jest tak, fatalne. że jest szkodliwy, ale tutaj jeszcze chcą dopytać nas słuchacze, czy na szyszynkę chyba, tak. Czym według pani jest Na szyszynka i czy. przysadkę mogą. Nie, nie, na przysadkę to mówiłyśmy, a teraz jest pytanie o szyszynkę. Czym jest szyszynka według nas i czy fluor rzeczywiście działa na szyszynkę? Ciekawe, to Szyszynka jest. to jest taki, wiesz, w formie żołędzia, taki narząd gruczoł wydzielania wewnętrznego w układzie hormonalnym, bo tam mówią, że Illuminati mają, proszę ciebie, taki symbol, gdzieś tam zawierają ciągle tej szyszynki, czy to ma jakiś związek z tymi teoriami spiskowymi. No i według nas, Z tą do czego ta szyszynką? szyszynka naprawdę służy, to może No dobra, to zobaczmy, do zajrzyjmy. czego ona Tak, służy. właśnie. Szyszynka, do czego służy człowiekowi? No więc ja tutaj nie mam jakichś rewelacji, to znaczy wydaje mi się, że ona służy typowemu organizmowi fizycznemu na płaszczyźnie fizycznej człowieka. Niczego bym się tam mimo wszystko nie dopatrywała. No teraz sobie zobaczmy takie konkretne pytanie, czy to ma związek z Illuminati i z tym symbolem. Wydaje mi się, że raczej nie, że Nie, nie też wiem, nie czy to widzę jest tego. przypadkowe, czy to jest po prostu oni mają jakiś inny symbol, może bardziej do czegoś innego im się to skojarzyło, natomiast na pewno Nie, tutaj też z tego nie tym widzę. narządem, to po pierwsze, a za co on jeszcze odpowiada, ale wiesz, mnie się wydaje, że on odpowiada jednak za jakość, o tak bym określiła, jakość narządów zmysłu
tak zwanych pozazmysłowych. To one nie są pozazmysłowe, tylko ludzie nazwali to, że to są pozazmysłowe, prawda? Czyli my uznajemy tylko pięć zmysłów, takich na poziomie fizycznych, a jest ich o wiele, wiele więcej, bo na przykład postrzeganie pozazmysłowe to jest normalne, że tak powiem, normalny nasz, jakby to powiedzieć, zmysł, który każdy ma, tylko on jest uśpiony, więc funkcjonowanie jakby tego organu jakby daje jakość, czy my lepiej postrzegamy pozazmysłowo, czy mniej, ale to tylko tyle. I czy można to zaburzyć fluorem? Jeszcze raz mówię, że nie i też mówiłyśmy z Renią poprzednio, że szyszynki nie można, nie szyszynki, zaraz, bo teraz myślę, przysadki nie Przysadki można mózgowe. zaburzyć tym fluorem. A szyszynkę można według ciebie No zaburzyć poczekaj, no fluorem? też wydaje mi się, że nie. No i ja też mam taką Przynajmniej samą. nie widzę tego Odpowiedź, tak. ogólnie. I tutaj pytają nas o konkretne pasty ziołowe i tak dalej. Kochani, już mówiłyśmy, brać karteczki, brać do ręki, sprawdzać, co dla kogo. Już tutaj nie będziemy tak już Dokładnie. sprawdzać Dla każdego. tak, każdej substancji. Dobra, to tu sobie odkreśliłam. I teraz mamy tak. Mam pytanie odnośnie sody oczyszczanej. W wielu publikacjach można przeczytać o jej walorach prozdrowotnych. Czy faktycznie możemy nią myć zęby, odkwaszać organizm, używać do wypieków? Jak działa na śluzówkę żołądka? Pozdrawiam, Alina. Soda oczyszczana. No to już tutaj powiedziałam, że do mycia zębów ja stosuję i to się bardzo dobrze sprawdza. Ale powiem ci, że jeżeli chodzi o żołądek, to mi się wydaje, że aż tak strasznie dobra to ona nie No jest. tak, to Sprawdź tak jeszcze ty, mówię. ale tak dobra mi się nie wydaje mimo Tak. wszystko. Do mycia Tutaj zębów, bym tak. nie szalała. Do odkwaszania raczej bym jej nie używała mimo wszystko. Do odkwaszania, poczekaj, do odkwaszania. No też raczej do odkwaszania organizmu. Nie są inne preparaty. Chociażby Lepsze preparaty, przejście tak. na dietę owocowo-warzywną pięknie odkwasza organizm. Natomiast Używać do wypieków. Ja w ogóle nie jestem zwolenników wypieków. Boże, ja jestem, tylko jeść nie mogę, A no szkoda. jeszcze to ja lubię Byłabym tylko. dużym zwolennikiem, gdybym jeszcze mogła jeść. Wiesz co, czy soda oczyszczona też powiedziałabym, też niekoniecznie. Właściwie ona mi się aż taka strasznie dobra nie wydaje. To znaczy do użytku zewnętrznego, czyli tam do mycia zębów i tak dalej, tak. Natomiast tak do jedzenia, Oczyszczenia odkwaszania czy odkrywalek coś, też tak. to jakoś mi się nie wydaje dobra, powiem ci uczciwie. Poczekaj, Jak tak na to bo patrzę? wezmę Sprawdź ty jeszcze. wahadełko jeszcze wezmę i na ile ona służy organizmowi ludzkiemu w środku, Wewnętrznie, tak, do użytku wewnętrznie to jest wewnętrznego. na -40, kochani, więc nie służy, raczej psoci. Natomiast jeśli chodzi o użytek zewnętrzny, na przykład do mycia zębów, jest na +60, czyli No to rozumiem. rozpuszcza złogi, tak? Ale i umywalkę można umyć No tą tak. sodą oczyszczaną. Więc nie, ja bym tutaj tej sody oczyszczanej, chociaż miałam taki przypadek, że mężczyzna, który pytał mnie o sodę oczyszczaną dla jego organizmu, to wyszło dla niego akurat korzystnie, więc No tutaj dobra, ale też. to są pojedyncze przypadki, a my mówimy ogólnie bardzo, tak? Dokładnie. Czyli każdy niech sobie sprawdzi dla siebie bezpośrednio, natomiast ogólnie niech, proszę się nie tripować, że to takie strasznie dobre. Tak. Czasami wiesz wiesz, i rzecz trucizna niesmaczna daje coś tam ważnego na dany moment u danego człowieka i warto z tego skorzystać, nie? No to już, to są jakby inny temat, inna perspektywa, o tak bym powiedziała. No i mamy następne pytanie. Mówiły Pani o tym, by zakupić wahadełko, by sprawdzać żywność i różne sprawy, to ja mówiłam, oraz by nauczyć się nim obsługiwać. Które z wymienionych wahadełek powinnam zakupić i jak mniej więcej się tym wahadełkiem posługuję? To może Reniu, ja tutaj No ty, bo chwileczkę. ja to tutaj tak. Więc tak, kochani. Ja tu jestem zielona. Które z wymienionych wahadełek zakupić, to też zapraszam do stworzenia sobie tych karteczek i sprawdzenia. Natomiast mogę jedno powiedzieć, nie zachęcam do kupowania staroegipskich wahadeł, które mają swoją energię, już same w sobie są specjalnie zaprojektowane. Do pracy, do odczytu są bezpieczne wahadełka, na przykład, Reniu, takie jak ja tobie podarowałam, czyli To zwykłe właśnie ja bym poręczkowe. mogła dodać jedną techniczną rzecz, czyli najlepiej, żeby były małe i lekkie. Małe i lekkie z naturalnych składników, dlatego że jak Tak. pracujemy długo, robimy długo odczyty, to po prostu mięśnie ręki się męczą, a poza Tak. tym też trzeba dużo wysiłku włożyć, żeby impuls z mózgu
z tych poziomów nadświadomości przeszedł przez całą rękę, przez całe ciało, aż do wahadła, bo wahadło jest tylko wskaźnikiem. Więc Jeszcze ciężko. staroegipskie nie polecam, nawet Isis nie polecam. Do koralikarni wybierzcie się dwa koraliki, jeden większy, drugi mniejszy, na obojętnie jakiej długości, czy sznureczka, Lepszy łańcuszek. czy łańcuszka, no to już od was to zależy. Kierujcie się tutaj intuicją. Po prostu, co wam będzie pasowało, co do was przemówi, to przyjmijcie do swojego życia. A jak pracować wahadełkiem, to każdy musi szukać, czy w internecie, czy zapisać się na kurs radiestezji, czy do nas przyjść, czy zakupić sobie książki. Ja tutaj nie chcę polecać żadnej, bo ja już na rynku takim nie siedzę, jeśli chodzi o radiestezję. Po Naukę. prostu nie znam tych pozycji nowych, także tu praca własna. To tylko tyle, co chciałam powiedzieć Reni o tym. No dobrze, no to To ja właściwie to wszystko treść. powiedziałaś. Tak, i przejdziemy dalej. Jeśli ktoś nie jest jasnowidzem ani wróżbitą zawodowym, ale posiada karty tarota i czasem pociągnie sobie kilka kart tak dla zabawy, to znaczy sama intencja, by skończyć z tarotem, czy trzeba dodatkowo pozbyć się kart? W jaki sposób? Spalić się, zakopać w lesie, wrzucić do jeziora, rzeki, morza i czy ta istota tarota nie będzie nas za to ścigać potem? Gdy jej grzecznie podziękujemy, że już nie chcemy sobie wróżyć. No przecudne pytanie, przepraszam. Grzecznie, to chyba nie będzie ścigania. Przepraszam za ten uśmiech, ale po prostu pewne rzeczy mnie rozbrajają. Po prostu pytanie super. Tylko jest tak fajnie napisane, że aż mi się buzia uśmiecha. Reniu, co ty na to? Najlepiej wziąć nasze karty tarota, zostawić je na ławce w parku. Niech ktoś inny weźmie. Kto ma jeszcze to do przepracowania? Nie, żartuję oczywiście, chociaż miałam taki pomysł. Ze swoimi. Wiesz co, to ja zobaczę tak. Przede wszystkim Ale zobacz. potem postanawiam nie być złośliwa. Dobrze, Więc patrz ty. no, zobaczę tutaj dla tej pani, prawda? Tak, Dobra. intencja w ogóle jakby zerwania kontaktu Tak. z danym przedmiotem, czy z daną istotą, która pod ten przedmiot jest podpięta, wystarczy. Natomiast trzymanie kart tarota w domu i udawanie, że nic się nie dzieje, że zerwaliśmy z tym więź, no po prostu nie działa. Trzeba to po prostu oczyścić ze swojej przestrzeni. Rozumiecie, o co chodzi? To tak jakby trzymać w swoim domu pitbula, który jest agresywny i liczyć na to, że nas nie zaatakuje. No to jest absurd, nie? Nie mam nic do pitbuli. To wszystko wynika z jakby z naszej To pozycji. znaczy, ja jedyną ciekawą rzecz mogę dodać, bo tak teraz patrzę w tą istotę tarota i mogę powiedzieć, no ale ta istota na pewno to jest odpowiedź na drugie pytanie, czy nie będzie nas ścigać. Raczej mogę powiedzieć, że będzie zadowolona, czyli mogę powiedzieć, istota tarota jest bardzo dobrym nauczycielem. Mimo wszystko, o, jest czy z takiej strony, to rzeczywiście jest dobrym nauczycielem i jeżeli my wyciągniemy z tego wnioski i nauczymy się swojej własnej lekcji, to ona nas już nie ściga. Nie, Tak nie bym to będzie. tylko powiedziała. Tak, nie będzie ścigać, po prostu wystarczy intencja. Natomiast jest sporo innych istot, które są podpięte pod różne rzeczy, wydarzenia czy zdarzenia i one będą ścigać. No ale tutaj pytanie jest konkretne. Tak. No to teraz tak, co z tymi kartami zrobić? Ja nie wiem, co z tymi kartami zrobić w tej sytuacji u pani, natomiast ja powiem, co ja zrobiłam. No ja byłam takim zbieraczem, więc gromadziłam sobie różne talie. Tych talii było naprawdę bardzo dużo w moim domu. Natomiast przyszedł taki moment, że wszystkie te karty wzięliśmy do worka z moim mężem, wynieśliśmy na łąki, wykopałam olbrzymi dół i spaliłam. Było trudno je spalić, bo one były laminowane, więc trzeba było naprawdę jeszcze polecieć szybko do sklepu i kupić rozpuszczalnik, dodatkowo polać Ale karty stryłaś. rozpuszczalnikiem i po prostu poszły z dymem. Pożegnałam się, odcięłam się od tej części mojego życia i na tym sprawa się zakończyła. Jeśli chodzi o panią, która zadała to pytanie, no to trzeba troszkę intuicji się posłuchać. Można skorzystać z mojego sposobu, ale też można wymyślić sobie Wymyślić swój coś. własny. Tak, dokładnie. Dobra. Ja to myślę, że najważniejsze przede wszystkim w tej całej sytuacji jest chyba jedna kwestia przerobienia tematu. Bo ja wciąż pamiętam, już mówiłam o tym tarocie, jak mój własny tarot powiedział mi, pokazał mi kartę, która normalnie nie istnieje, na której było wielkie serce i napisane było, że przekaz był taki, najważniejsza jest miłość. I ja po prostu uświadomiłam sobie, że to przestaje mieć znaczenie w momencie, kiedy naprawdę przepracujesz temat, ale tak naprawdę gruntownie w sobie.
Dokładnie. Poza tym też słuchajcie, bo tu jest jeszcze pytanie o runy, o karty anielskie, o wszelkie takie Dodatki. sprawy związane z, tak, z takimi dodatkami, żeby obudzić swoją intuicję. No to powiem tak, jeśli chodzi o runy, to wychodzi mi też na minusie. Można powiedzieć, że nie są to jakby znaki graficzne wspierające nas. Natomiast jeśli chodzi o karty anielskie, to tutaj już trzeba by było rozpatrywać absolutnie indywidualnie. Każdą talię patrzeć, z jakimi energiami związana, jakie ma podpięcia, czy są dla nas bezpieczne, czy nie. To już każdy z Was musi to zrobić we własnym Sam. zakresie. A poza tym my tu z Renią ciągle mówimy i głosimy, bądźcie samodzielni, pozbywajmy się takich atrybutów różnych, które nas wspomagają, pozbywajmy się różnej symboliki, pozbywajmy się talizmanów, różnych rzeczy takich niby No nas po to mamy wspierających, wyższe ja i podświadomość, żeby nie korzystać z tego wszystkiego. ja wiem, że to jest trudne, ja też czasem mam jeszcze takie swoje ulubione karty, The Answer is Simple, i tak też sama przed sobą udaję czasami, że mi pomagają, ale ja mam doskonałą świadomość tego, że to jest po prostu proteza, która może w bardziej taki wyrafinowany i dosadny sposób daje mi do zrozumienia, co mi mówi wyższe ja, ale ja wiem, że to trzeba odstawić, tak. Jeszcze to jest w mojej przestrzeni, ale już nie. Ja to akurat lubię jeszcze na dodatek po angielsku. No, także to tyle na ten temat. Chyba, Reniu, że ty chcesz jeszcze coś tam do. Nie, ja już nic. Ja właściwie mogłabym tylko dodać jedną rzecz, tak jak Monia mówi, Dzielniajmy się, nie ograniczajmy się atrybutami, patrzmy na to po prostu ze swoim wnętrzem i cały czas to powtarzamy właściwie w każdej audycji i przepracowujmy temat gruntownie, to jest dla mnie ważne. Czyli to te niektóre pytania to dla mnie są już skutkiem nieprzerobionych pewnych rzeczy i niewłaściwym podejściem, bo jeżeli ja wychodzę z założenia, że ja mam to przerobić, to ja już nie zadaję pytania, co ja mam z tymi kartami zrobić. Bo to już nie ma znaczenia specjalnego w tym kontekście. No więc po prostu troszkę inaczej na to patrzę no i cóż, no i mogę się tylko tym podzielić, że ja tak to robię. Jeżeli komuś to pasuje, czy uważa, że to jest w porządku, to po prostu niech robi tak samo. Jak znajduje swoją własną drogę, też wobec swojego własnego wnętrza, no to też jest to w porządku, No więc. właśnie, i teraz ta metoda tych karteczek, ktoś by mógł powiedzieć, no tak, ale zamienił kijek, siekierkę na stryjek, co to za Tak. znaczenie, czy ja sobie Stryjek, zrobię sam siekierkę na kart. kijek, tak. No tak, ale ja, Reniu, musisz się przyzwyczaić, że ja zawsze przekręcam wszystkie Tak. pisowe, bo mnie to bawi. No i proszę ciebie, że tutaj robienie tych karteczek, one też są metodą przejściową nauczenia jakby siebie, porozumiewania z intuicją. Po Tak, takich dokładnie. paru miesiącach ćwiczeń z karteczkami, absolutnie wasza jakby nadświadomość będzie tak konkretna już dla was tej odpowiedzi, że nie będziecie musieli jakby korzystać z porad. Się zastanawiać, Oczywiście, tak. kiedy przyjdą lęki, no my też tutaj się przyznamy jakby do tego, że jak przychodzą lęki, jak człowiek jest takim amoku emocjonalnym, kiedy nie jest w ciszy w samym sobie, to oczywiście ja Renię pytam, co ja mam zrobić w tej sytuacji. Ja, Renię Monie. podpytuje, ale to też jest, słuchajcie, to jest proces, to pewnie niedługo to też się jakby zakończy, bo nabierzemy tyle zaufania do samych siebie, że już takie potrzeby jakby z zewnątrz nie będą potrzebne. Ale czasami też to jest taka forma kontaktów międzyludzkich, Kontaktu, że jeden dokładnie. człowiek drugiego zapyta, a słuchaj, no a co tam, co ty myślisz na ten temat, a podpowiedz mi. To jest takie nawykowe też bardzo, ale też już starajmy się, prawda, od tego coraz bardziej odchodzić, usamodzielniać się w każdej dziedzinie. No i co? I lecimy chyba dalej, tak. Aha, jeszcze było pytanie z tymi karteczkami, czy pierwsza odpowiedź jest zawsze słuszna i czy dalej szukać odpowiedzi na to samo pytanie. Nie, pierwsza odpowiedź i zostawić, odłożyć. I koniec. Bo to już jest później zabawa umysłu, potwierdzanie potwierdzeń. Aha, czyli to tylko pierwsza i potem już nie pytać więcej. Tak. Nie pytać więcej, bo jaki to ma sens? Dobrze. Okej, okay, to No. lecimy do następnego, bo czas nam się powoli kończy, więc żebyśmy jeszcze spróbowały coś tam zrobić. Dobrze. Jeśli zmienia się energetyka Ziemi, w tym odchodzą czakry, są zastępowane inną energią, to jak można teraz i w najbliższym czasie wspomagać ludzi dźwiękiem kamertonów, skoro głównie były dotąd chyba w 95% używane do dostrajania czakr? I ktoś inny na to pisze. To jest taki długi proces, a dźwięk sam w sobie działa na energetykę,
Ale ciekawe pytanie. Skoro czakry złączą się w jeden ośrodek energetyczny w ciele, to czy ten proces trwać będzie długo i jak dbać, by przebiegał prawidłowo? Czy dźwięki jak dzwonka czy kamertonu wspomagają ten proces, rozbijając stare struktury energetyczne nie tylko na poziomie czakr? Jak wobec tego wpływają te dźwięki? Być może równoważą przepływ ogólny w energii wokół nas i w nas. Pozdrawiam. No właściwie ten drugi komentarz już jest odpowiedzią jakby na to Na to pierwsze pierwsze pytanie. pytanie, Ale dokładnie. poprzeszmy to może trochę. Czy kamertony jakby dotyczą tylko strojenia czakr? Oczywiście, że nie. Kamerton, Oczywiście, że nie, tak jak dokładnie. każda inna rzecz, nawet jedzenie, jakie wkładamy do nas, posiada również swój dźwięk i swoją melodię. I działa na wszystko. I nie tylko działa na komórki, ale działa również na nasze samopoczucie. Działa na to, czy wydzielamy endorfiny, czy blokujemy wydzielanie endorfin. To tak samo kamerton jest dźwiękiem, jest falą. Prawda, jest energią, która nie działa wybiórczo na pewne punkty, tylko działa na całość, działa na wszechświat nawet. Ja jeszcze chyba myślę, że może warto zobaczyć z tymi czakrami, bo wydaje mi się, że ludzie tak troszkę z kolei w drugi sposób przeszli na drugą stronę. Najpierw te czakry, potem najpierw jest i wszyscy jak paranoicy pracują nad tymi czakrami pojedynczymi, a potem nagle znikają. No więc powiedziałabym, to nie dzieje się w ten sposób i raczej nazwałabym to zlewaniem się. Czyli powiedzmy, że na przykład jedna jest na poziomie 1 Hz, druga 2 Hz, trzecia 3 Hz i tak. Uprośćmy to bardzo, że to powiedzmy tak wygląda. To zlewanie się powoduje, że się tworzy pewna równowaga. To jest tak, jakby powiedzieć, o, najpierw koncentrujemy się na wszystkich kolorach, a potem koncentrujemy się na białym. Ale mogę powiedzieć, przecież to jedno i to samo, bo w tym białym zawierają się wszystkie kolory. No, czyli dokładnie to samo jest, chodzi o czakry. One nie znikają kompletnie z powierzchni Ziemi czy nas jako człowieka w taki sposób, że po prostu nagle tworzy się pustka, tylko one się przetransformowują, czyli mogłabym powiedzieć, nie widzi się już je w pojedynczych kolorach, ale widzi się w całym kolorze białym. No właśnie, to Czy to jest jest tak. bardziej jasne? Może to będzie bardziej jasne w zrozumieniu tego procesu czakr, tak bym powiedziała chyba. Czyli tutaj jak słuchasz, pisze, że to jest długi proces i to faktycznie będzie dosyć długi proces. Trudno tutaj dać konkretną datę, kiedy się zakończy, bo takich dat na poziomach. Dlaczego nie dasz na przykład koniec 2013, 21 grudnia? Nie, nie dam, dlatego że tam skąd ja czerpię A może informacje. 26 lipca? Nie, tam skąd czerpię informacje, po prostu to jest bezczasowe. Tam nie ma czasu, my możemy się tak, wiesz, domyślać tylko. Ale wydaje mi się, że to będzie dosyć długi proces i to tak naprawdę będzie proces na pokolenia. To nie zamkniemy się w tym pokoleniu, kochani. Jedni się zamkną, inni się nie zamkną. Jedni, dokładnie, jedni się zamkną, inni się nie zamkną, dokładnie. No to dobrze, to już właściwie można powiedzieć, że całą stronę jedną wykreśliłam. I teraz O, kochana, to dzisiaj odbębniłyśmy sporo pracy. no, i teraz mamy pytanie o mudry. Czy one działają? Chodzi mi konkretnie o mantrę Om oraz mantrę o nazwie Gayatri. Czy intonowanie jej lub słuchanie z nagrania ma jakiekolwiek dobroczynne na nas działanie? Czy to pic na wodę? Taka końcówka. Mudry. No, mogę powiedzieć tak, dla mnie nie jest to pic na wodę, ale też mogę powiedzieć, jakby to nazwać, powiedziałabym, nie do końca działa tak, jak się tego spodziewamy. I no i nie na każdego jeszcze ja mam taką informację. Nie na I mogę każdego tak samo. powiedzieć, dlaczego ja pytam, dlatego że na przykład jeżeli chodzi o mantrę Om Mani Padme Hum, no to mówi się, że jest to mantra rozwijająca i rozbudzająca współczucie. I teraz powiedziałabym tak, nie do końca to tak widzę, niestety. Dlaczego mówię niestety? Bo jestem dość przywiązana do tych schematów buddyjskich, a tutaj widzę, jak wchodzę w jasnowidzenie, że nie do końca to tak jest. Że ona jakby jest pewną techniką, która robi pewne rzeczy, czy rozluźnia pewne schematy, jakby, ale z drugiej strony też wbudowuje inne. No więc, no mam tutaj problem, powiedziałabym. Teraz ty coś powiedz, bo ja tutaj mam problem No poczekaj, no z dobrze. odniesieniem Ja się myślałam, że emocjonalnym. tak. Ja myślałam, że się prześlizgnę po tym, ponieważ ty w tym temacie byłaś, Nie, tym nie, 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 dalekowschodnim. Ja nigdy nie. Mnie to nie interesowało, więc dla mnie nie. No to nie, jest nie. nowość. Natomiast tak, skupię się tak. Mantra Om. Czy to jest na dzień dzisiejszy korzystne dla nas, żebyśmy robili? Powiem tak. Oczywiście jak to ja.
Jeszcze 5 lat temu było to absolutnie korzystne, było to zgodne z wibracjami Matki Ziemi, ta technika była kompatybilna z tymi technikami na dany moment rozwoju. Na dzień dzisiejszy jest już informacja look forward, czyli patrz do przodu, czyli to już jest coś, co jest przestarzałe, czyli to już nie jest kompatybilne jakby z tymi czasami, z tymi energiami, z tymi informacjami, wiadomościami, które napływają na Ziemię. I małymi krokami w ogóle od mudr, od śpiewania mantr, jakby ludzie będą odchodzić, ale nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że to już jest niekompatybilne z tymi czasami. Tak tylko to powiem, więc nie był to pic na wodę. Na Nie, nie, tamten to na moment się pewno to nie. po prostu sprawdzało, natomiast w tej chwili już będą nowe techniki. Tak, też Tak mi się jak wydaje, nowa tak. energia Ziemi, tak jak nowa energetyka w ogóle korzystania tutaj z dóbr Ziemi będzie inna, nowa świadomość czy nauczania, czy nowa świadomość o zdrowiu, tak samo będą nowe techniki dotyczące pracy nad ciałem, nad emocjami, nad umysłem, nad rozwojem. Tak, można tak podsumować według No Ciebie? można, chyba tak można. To znaczy, to będzie dotyczyło też, że na niektórych jeszcze będzie bardziej działać, na innych mniej, inni będą całkiem wychodzili z tego Tak. proces. To znaczy, to, co mnie zaskoczyło, muszę powiedzieć, to fakt, że tyle praktykowałam i właściwie były takie bardzo jednoznaczne, na przykład to Om Mani Padme Hum, no to znają wszyscy, tak jak mówiłam z tym współczuciem, to jeżeli w ogóle mogłabym coś poradzić, to raczej poradziłabym pojedyncze sylaby, ponieważ jak patrzę w samo Om, to energia się otwiera. Natomiast jeżeli patrzę już cały schemat mantry jako takiej, czyli na przykład Om Mani Padme Hum, to już widzę ciut zablokowaną energię, ona idzie w określony sposób i określone rzeczy ma zrobić i powiedziałabym, nie zawsze są one otwierające naszą przestrzeń. No tak, bo to już jest stare narzędzie, prawda? A już Tak. energia jest inna, już jest Tak. potrzeba czasu inna, po Czyli prostu. powiedziałabym, no właśnie, czyli bym powiedziała to jednak już bym zaznaczała, że jeżeli ktoś jeszcze jest do tego przywiązany i nie potrafi sobie poradzić, to robić pojedyncze sylaby, ponieważ one jakby działają bardziej otwierająco na jakiś aspekt i tak nie ograniczają. To jeszcze następne pytanie. Czy jeśli w medytacji połączymy się z sercem, z naszą planetą i wysyłamy jej miłość, czy to ma jakieś pozytywne działanie dla Ziemi? I dalsza część pytania. Czy może zapobiegać kataklizmom? Czy może przywracać harmonię Ziemi? Czy jednak musiałoby to robić wiele osób w tym samym czasie, bo jedna osoba nic nie zdziała? I teraz tak, może ja tutaj króciutko, szybciutko, bo to też już żeśmy mówiły w poprzednich audycjach, że to Ziemia najpierw zmienia swoje wibracje i to Ziemia jest naszą matką i daje nam wskazówki, więc tak naprawdę ona nie potrzebuje od nas żadnego wsparcia, to raczej my powinniśmy nauczyć się jej słuchać, a tym bardziej zapobiegać jakimś kataklizmom. Po prostu to nie jest ten kierunek. Ziemia wie, co robi. Jest jakby na dzień dzisiejszy w swojej świadomości mądrzejsza od nas z tą świadomością, którą my mamy w tym momencie. Nie mówię o istocie wielowymiarowej, tylko o tej istocie czysto ziemskiej, przywiązanej do Ziemi. To jest takie moje zdanie. Reniu, proszę. Właściwie tu nie mam co dodać, no zgadzam się, akurat w tym przypadku się zgadzam. Oczywiście mogę powiedzieć tak, można, dodam tylko jeden aspekt. Można prosić na przykład łączyć się i dawać miłość Ziemi, ale to pamiętać o tym, że to jest nasza potrzeba i to my się w tym rozwijamy, czy na przykład rozwijamy się w dawaniu. Rozwijamy się w sposobie myślenia takiego bardziej zjednoczonego z naturą, z innymi istotami i tak dalej. Czyli właściwie to nie bardzo Ziemi potrzebne, ale nam może być potrzebne. Takie działanie, tak? Dokładnie. To jest takich troszkę, Czyli jakby poszerzanie swojej własnej świadomości można powiedzieć, z poprzez takich pomoc troszkę Ziemi. egotycznych też pobudek, prawda, że No, coś jest czasami takiego. tak, ale możemy też to robić na zasadzie pewnej potrzeby jakby serca, czy potrzeby duszy, takiego połączenia się, albo przyszliśmy przeżyć po prostu doświadczenie takiego wsparcia, czy nauczenia się myślenia o więcej niż czubek naszego nosa. Czyli poszerzanie świadomości. To wydaje mi się w tym kontekście może być nawet fajne. Właśnie tu jeszcze takie było pytanie odnośnie run, to już powiedziałyśmy, ale tutaj osoba mówi, że ona się boi zrezygnować z run, ponieważ jakaś istota ją atakowała i kiedy wprowadziła do domu runy, jakiś taki, wydaje mi się, że jakiś symboliczny przekaz tych run, czyli kilka run złożonych, ta istota odeszła. To ja bym chciała tylko powiedzieć jedną rzecz, że to my zawsze mamy klamkę od środka i my wpuszczamy pewne wibracje i sytuacje do naszego życia, nawet jeśli one są czysto duchowo-energetyczne.
I jeśli taka sytuacja się przydarzy, że do domu przychodzi jakaś dusza, duch, jakieś istoty nas nawiedzają, to jest to zawsze za naszym zezwoleniem i pozwoleniem wewnętrznym. To znaczy, że my mamy jakieś programy, które te Na to wydarzenia pozwalają. tak przyciągnęły. I teraz trzeba po prostu przepracować to u siebie, nie zabezpieczać się runami, tylko po prostu wykasować ten program, który to spowodował. To tylko tyle, tak chciałam tutaj już Przywołał, tak. uzupełnić do tych run. Run. I następna kartka, która nie odpadła. No i kochanie, dzisiaj, bo już troszkę czasu minęło, myślę, że powolutku możemy kończyć. Tak, czyli to już nie zadawać żadnych. Jedno może zadaj i potem już zakończymy, bo to już no, troszkę minęło czasu, a ja dzisiaj wszystkim muszę Dobrze. powiedzieć, że akurat wyjeżdżam na warsztaty, w związku z tym mam ostatni dzień na pakowanie się. Dobrze, to ostatnie No. pytanie. W audycji o osadzeniu w materii pod sam koniec mówiła Pani o swojej wizji z 2015 roku, że będzie to rok przełomowy dla godzin pracy, mniej godzin pracy będzie, łatwiejsza praca i bardziej wymierna w materii, odczuwalna. Normalna stanie się lekkość życia, nienormalna charówka. Rozumiem, że to proces, ale czy właśnie on może mieć coś wspólnego z uwolnieniem tej energii świadomości własnej kreacji naszego życia, właśnie to, co jest wewnątrz tych gór w Rumunii? Aha, Czy to to może ciekawe. mieć jakby związek z tym? No to ja poczekam, aż ty powiesz, bo Poczekaj, zrozumieć. pytanie. No powiedziałabym tak. Generalnie tak, a z drugiej strony za mało. Czyli mogę powiedzieć, to będzie związane jeszcze z czymś innym. Z taką większą, czymś większym, no. No to też mam podobną odpowiedź, że mam odpowiedź i tak i nie, czyli to jest to samo, co ty powiedziałaś, tak, dlatego że ta energia w jakiś sposób zostanie uwolniona i to bez zgody jakby osób, które tego pilnują, tylko to jest coś takiego większego, co się wydarzy, co jest niezależne od mózgów ludzkich, tak bym to określiła, więc ile tam osób by tego nie pilnowało, to i tak jest zaplanowane, że to po prostu się rozejdzie, ta energia. To po pierwsze, nie wiem akurat, czy w 2015 roku, czy później, czy wcześniej, bo to też tego czasu liniowego nie ma tam, gdzie ja to sobie obserwuję wszystko. Natomiast na pewno też jest ta druga część, o której Irenia mówiła, czyli coś jeszcze będzie potrzebne. Ja myślę, że to coś jeszcze to jest wybudzenie i zmiana świadomości ludzi. Też możliwe. Też możliwe, ale też możliwe jest to tak, że to idzie też w kierunku jakichś innych miejsc, czy innych nawet miejscoprzestrzeni, powiedziałabym. No tak. Ja myślę, że na świecie jest dużo takich miejsc, gdzie już jest tak, ja to nazywam ten nowy wymiar, tak? Czyli ta nowa energia kreacji. Właściwie mogę powiedzieć, że obserwując, teraz wchodzę w wizję, obserwując, to jest coraz więcej i coraz szybszy proces jakby ujawniania się nowych. Tak to widzę, nie wiem, Raniu, weź zobacz teraz ty. No tak, no i nie mam co się powtarzać, no po prostu to samo widzę. No właśnie, czyli co? Kończymy. No. Dobrze, to co? To w takim razie Monia się przedstawia. Przedstawiam się, tak. Monia się przedstawia, nazywam się Monika Jakubczak. No dobra, dobra, już ty mów lepiej najpierw o warsztacikach, gdzie cię można znaleźć, kontakciku do siebie, już tak się nie wyłgasz łatwo. Już mówię, kochani, zapraszam Was w tej chwili na sesję jasnowidzenia. Zapraszam Was też do takich rozmów ze mną o życiu. Można mnie znaleźć na Skype'ie, można ze mną rozmawiać również za pomocą e-maila biedronka2406@gmail.com. Zapraszam Was, kochani, również do warsztatów wspólnych z Renią, które będziemy prowadzić prawdopodobnie 22 czerwca, jak to Reniu będzie. Tak, no chyba tak. No, jakoś tak. Czekamy na zgłoszenia. Już sporo osób się zgłosiło, także czekamy dalej. Zapraszam na stronę metoda DDW, dzisiaj się nie pomyliłam, na kursy oczyszczenia duchowego. No i co jeszcze? I to chyba z mojej strony No, wszystko, a Reniu. ja bym jeszcze ci coś No, podpowiedziała, na przykład, słucham, kochanie. że może ty byś tak powiedziała, że przymierzasz się też do takich warsztatów swoich własnych, nowatorskich, związanych z naturą, ze zdrowiem.
No, takie troszkę ćwiczeniami, no rozszerz to A no ciuteńkę. właśnie, no to To właśnie przynajmniej dzisiaj niech już chcę. ludzie zaczną, niech zacznie w nich kiełkować to zrozumienie czy zainteresowanie. No to kochani, dzisiaj przyszedł taki pomysł w trakcie rozmowy z Do Renią. którego Renatka zmusiła Monię. Tak, przyłożyła paluszek, nacisnęła Mam duże guziczek. rączki. No i słuchajcie, przymierzą się właśnie powoli albo szybciej, jeszcze nie wiem, do stworzenia takich warsztatów, gdzie będę mówiła dużo o promowaniu zdrowia, będę mówiła dużo o różnego rodzaju zdrowym sposobie życia, bycia, o sposobie odżywiania. Będę promować ćwiczenia, które przećwiczyłam na sobie, które są już dostępne na moim kanale YouTube, które są naprawdę bardzo efektywne i efektowne, bym powiedziała. Po prostu chcę z tą wiedzą wyjść do szerokich kręgów, ponieważ mówię, ja mam prawie 50 lat, natomiast mój wiek biologiczny, tak jak robiłam sobie badania, po prostu sama jestem w szoku, ale tak do 20 roku życia mam organizm, który funkcjonuje. Także chcę się tym dzielić, chcę wychodzić z tą wiedzą, chcę te ćwiczenie jakby rozszerzać, bo naprawdę są bardzo, bardzo fajne. No to tyle. Także jak będziecie zainteresowani, to też piszcie i ja powoli się będę zastanawiać, może już w wakacje będę robić takie warsztaty. Dobrze. To tyle. No, to wreszcie to powiedziałaś. Jestem niezmiernie dumna. No, teraz ja powiem, robię wciąż te warsztaty integracji podświadomości i wyższego ja. Coraz więcej chętnych, więc na czerwiec no już nie dam rady nikogo przyjąć, zamknęłam już listę. Natomiast następny plan mam na lipiec, chcę już odpocząć, a sierpień będzie 3-4 sierpnia, to jest pierwszy weekend na mojej stronie healthy.pl. Zresztą to będzie napisane na YouTubie, to będzie łatwiej to przeliterować. Pojawią w seminarium, w linku seminarium pojawią się informacje na ten temat, jak zwykle zresztą i no oczywiście sesja jasnowidzenia, to wiadomo, wszyscy wiedzą przez kontaktowe albo przez e-mail, albo przez Skype'a można mnie też dostać. No i super, i wszystkie wiadomości będą na początku i na końcu filmiku, takie spisane, żebyście mieli łatwość dotarcia do nas. No i jeszcze jedna niespodzianka, no to Renia będzie u mnie w Krakowie niedługo i następną Tam, da, da. audycję prawdopodobnie nagramy na wizji, także O, będziecie fajnie mogli było, nas nie? pooglądać, jak się uda No oczywiście, super. jak Trochę internet fryzury. wytrzyma mój. No nie wiem, czy wytrzyma, jak zobaczy takie dwie piękności jak my. Powoli siądzie. No ja sobie z nim tak po cichu porozmawiam, żeby mi tego nie robił. No No to dobrze, to kochani. jak już raz kiedyś zrobię makijaż, no to warto było, żeby go ktoś zobaczył. No to słuchajcie, powoli żegnamy się. Ściskamy was mocno i czekamy na komentarze pod audycjami. Żegnamy się, pa. Żegnamy, pa.